Tam? Już? Tak, 20. O kurde. Ale plot twist. Spoko. A, nie, nie urzekasz w LOLa. Nie, Dawid, dlaczego grasz w LOLa? Halo, dzień dobry, witam wszystkich. Dawid z tyłu gra w LOLa, więc jakbyście przypadkiem usłyszeli jakąś kurwę, to przepraszam najmocniej. Ale ten człowiek po prostu nie znosi tej gry, dlatego w nią gra, to ma absolutny sens. Więc tak, witam wszystkich bardzo cieplutko. Co cię tam tak wiercisz? Zaczął się wiercić oczywiście, jak odpaliłem. Już skończył się wiercić. Bardzo ci dziękuję, Dawidku, za skończenie wiercenia. Witam wszystkich. Mam nadzieję, że mieliście wspaniałą Wielkanoc. W sumie to mnie to nie obchodzi, ale nie no, fajnie, żeby było git niż nie git. Ale udajmy, że mnie to obchodzi, że jestem ludzkim człowiekiem z ludzkimi emocjami. Co? Co mówię? Co? A skończ! Nie no, jajcuję przecież. Nikt teraz nie wie, jakie są moje prawdziwe odczucia. Dość, tak jak mówił papież Ojciec Święty. Co tam u was słychać? Tym razem udam, że mnie to obchodzi, niż mnie to nie obchodzi. Co? Też mnie to nie obchodzi. W sumie tak, co was obchodzi, jak ja spędziłem święta? Absolutnie nie. W sumie wszyscy ustalmy fakty. Wszyscy spędziliśmy te święta mniej lub... zawsze są jakieś ekstrema, ale wszyscy spędziliśmy je mniej więcej podobnie. W domu, z bliską rodziną, jedząc jedzenie. Jeżeli ktoś spędził inaczej święta, to znaczy, że nie wie, na czym święta polegają. Więc tak. Ale mam nadzieję, że dobrze wspominacie ten czas i że nic się... i że wszystko jest, że tak to ujmę, git. Odpalamy na sam początek tutaj jakiś prezencik. Ważne, że święta przeżyte, to też prawda. Ogólnie jaki my mamy plan? Plan mamy taki, że zakładamy, że w nadchodzącej porze roku, czyli zimą, nie będzie, słuchajcie, takiego eventu, jakim jest pioruny i będziemy mogli założyć szlak w kurde, jak ja ich nienawidzę. Słuchajcie, nienawidzę gestaltów absolutnie, znowu oczywiście... A przynajmniej na wierzchu, no to nie, nawet nie tak źle się rozlokowały, ale znowu oczywiście nas odwiedziły. Możemy w sumie chyba ręcznie już im nastukać, chociaż trochę bałbym się, nie no, muszę na pewno nosić tę czapkę, nie no, ale bez przemianki, może spróbujemy, zobaczymy jak to wyjdzie, po prostu. Także tak to ujmę trochę w klasycznym wydaniu, przeprowadzimy tę walkę. O, i teraz ich pięknie zawinęliśmy, czy mi się wydaje? No, nawet fajnie to wyszło. Dobra, tutaj jeszcze kilka hitów i się możemy teraz tutaj ładnie wycofać. No i fajnie wyszło. No, od tego dostaliśmy typa, ale słuchajcie, nigdy nie może być ideolo. Dobra, weźcie się tu rozwincie, chłopaki. A ty, o ty łajzo, rozwijająca się. Dobra. Weź to, niech on się tu jeszcze trochę rozwinie. O, dobra. Nie, chyba nas sięgnie. No, to trudno. Tutaj jeszcze kilka hitów możemy władować. Dobra. I teraz tutaj możemy. I no co, pałujemy, no do skutku. Tutaj niestety odwiedzający nas gestalci będą dosyć stałym elementem, więc myślę, że trzeba będzie tutaj jakieś rozwiązanie tego problemu. O, tam jest jeszcze łajza schowana. Trzeba jakieś rozwiązanie tego problemu tutaj znaleźć. Co? No to myślę, że sobie byśmy mogli zostawić jednego gestalta i ewentualnie przebudować całe farmy. Czy ja zaraz umrę z... chwilę, które wszystkie są rozwalone, beka. Nie wiem jak do tego doszło. Okej, bo on zaraz walnie, wolałbym od niego nie dostać. Myślę, że fajnie by było tutaj właśnie zrobić chyba w tę sztuczkę, że właśnie bierzemy sobie gestalta jednego, znaczy Bright Shade'a, to są Bright Shade'y. I zwyczajnie go obudowujemy. No ty Quizo, która mnie uderzyła. I zwyczajnie go... Chwilę, bo się skupiam, żeby nie umrzeć, bo mam trochę mało życia. Przepraszam, że trochę mówię nie bez ładu i składu, tak odrobinę, ale no tutaj jest dosyć grubo. Jeżeli przyjdzie nam Duclops, to możemy go na w sumie Bright Shade'ach wywalić. Dobrze by było w sumie zbudować może drugą parę farm? Wiecie, że jedną farmę, na której faktycznie... Nie, to zrobimy metodkę chyba na Bright Shade'a, że jednego zostawimy, a całe farmy przeniesiemy. Ale to potrzebowalibyśmy jakiegoś Bright Shade'a bardziej tam. Dobra, nie chcę, żeby on mnie uderzył tutaj. Stacja do Bright Shade'ów jest dostępna Tak, jest dostępna, więc tutaj akurat też byłem w szoku, że mamy nadal że mamy możliwość w ogóle zrobienia
planowanego ekwipunku, no ale bez tego byłoby, ustalmy fakty, dosyć ciężko, więc dobrze nawet się tutaj bym powiedział, że wylosowało. Ja gotowa, myślę, co wolnie ryzykować, że dostanę potężny... Nie, on mógłby mnie zabić tą bułą, bo ja nie mam dużej ochrony planalnej. Przydałaby nam się ochrona ogólna, taka luźna myśl, 29% kasku, dosyć mało, ale no chodź, tutaj rozwiń się tak, jak Pan Jezus przykazał. No chodź, skarbeńku ty mój. Nie, bo ja tak się trzymam tych drzew, bo pod drzewami my tracimy wytrzymałości naszego kasku. A ten kask no chroni nas przed tym lunarnym gównem, które pada non-stop z nieba, więc no to jest na pewno rzecz pożądana przez nas. Mi się wydaje, że my w ogóle mieliśmy w lodówce jeszcze jakieś... Nie mamy tutaj bulbek, szkoda. Dlaczego szkło... w sumie dobrze, że się nie da. My teraz nie mamy blasku. Z tego co ja kojarzę, i nam by interesowało odwiedzić wyłom po raz kolejny. I w sumie możemy się tym jeszcze zająć, przy czym teraz w nocy może być już ciemno i to może być niebezpieczne, więc odwiedzanie wyłomu. Dobra, my tutaj mamy teoretycznie masę żarcia, ale ja myślę, że... Ojojzu, na pewno mamy masę żarcia. Ale myślę, że i tak będziemy tutaj kontynuowali raczej... Klatka by się przydała. Nie, coś na HP trzeba ugotować. Ty, ale wyjdzie nam teraz... Nie, bo to przecież wyjdzie nam to na psychę. Ja chciałem ugotować to na życie. Słabo. Sen mógłby być spoko. Dobrze by było, żebyśmy zbudowali namiot. Co? Kiedy wodne drzewo ogarniesz? Wiesz co, myślę, że to wiosną będziemy się dopiero wybierać. Bo wiosna nie powinna być nie wiadomo jak niebezpieczna, a nawet jeśli się aktywuje lunarny, deszcz lunarnych żab, no to co my zrobimy? Hop na łódeczkę, nie? I powinno być w miarę w porządku. Nie, ale myślę, że ogarnięcie łódeczki, no to powinien być teraz mniej więcej nasz priorytet. Ale najpierw wyłom i najpierw cave'y. To skoczmy może na szybkości do cave'ów, przy czym ja muszę sobie wystrugać kolejny kapelusz pilnie. Ogólnie myślę, że powinniśmy byli zamieszkać w cave'ach. Tak obiektywnie byłoby to o wiele lepsze rozwiązanie naszych problemów. Ale byłoby to też trochę takie unikanie problemów. A my tutaj właśnie chcemy poniekąd trochę, wiecie, walczyć z przeciwnościami losu. A ja tutaj zaraz zdechnę. Dobra, zaraz po prostu pochodnie. Wymowa mi się upośledziła, pardon. Okej, zejście do cave'ów było... Chwilę, bo ja bym... No to możemy wywalić. Chcemy odwiedzić jeszcze wyłom, bo my tak naprawdę mamy wszystko, co jest nam potrzebne do wytworzenia lunarnych granatów. Bo lunarne granaty tworzymy z naładowanego księżycowego szkła i na ogół to jest właśnie zasób, który sprawia, że nie tworzymy tego. I też same Brightshade Husky i Czysty Blask są dosyć cenne, ale w naszej obecnej konfiguracji no to nie są cenne. W ogóle, ani trochę. W sumie możemy sobie kartę założyć. My tutaj jesteśmy naprawdę w tym momencie luks. Dlaczego ja to wyrzuciłem? Ej, bez kitu, my powinniśmy więcej czasu spędzać pod ziemią. Pod ziemią chyba... Chociaż nie, bo jak się kwas aktywuje, bo my mamy tutaj cienisty wyłom aktywowany, ale on jest, widzę, że jest mały, nie? Nie jest olbrzymi. Może powinniśmy więcej... Nie, chociaż w podziemiach zimą... Wątpię, zupoluj. Mamy kurtkę. Udało nam się, mieliśmy fuksa, znaleźliśmy przy setpisie, więc mamy akurat, jeżeli chodzi o ubrania na zimę. Więc skoczymy, myślę, że teraz sobie na szybkości do wyłomu po czysty blask i ewentualnie ogarniemy te granaty. No wiecie, granaty dobra rzecz. Czy ja muszę tutaj więcej wam mówić? Ile turbina mam mocy w bicku? Akurat ja bicki mam dosyć małe. Ja pakuję w uda wszystko. Ja jestem charakterem, który pakuje wszystko w jeden perk i to z tym perkiem są właśnie potężne uda, jako że jestem zapalonym kolarzykiem. No jeżdżę na rowerze, no tyle wam powiem. I tak się pochwalę, że słuchajcie, ja ogólnie swoją przygodę z takimi nieco dłuższymi wyprawami rowerowymi zacząłem od tego, że jeździłem sobie z Bydgoszczy do Torunia. To jest taka taska na 80 km i ona wtedy, no słuchajcie, 80 km zrobić na takim gównianym rowerze, no to jest wyczyn. Wtedy był na pewno dla mnie. Teraz i wtedy to była wyprawa autentycznie taka, wiecie, no na cały dzień, że ja po prostu wstawałem rano, jechałem cały dzień i dojeżdżałem z powrotem w ciul późno, nie? Mam strasznie mało slotów, to mnie razi. Natomiast właśnie byłem w niedzielę, sobie poszedłem na rower po tym jak wszyscy poszli spać.
I przejechałem tę trasę w 3 godziny. Średnia 28 na godzinę. I jakby jestem strasznie z siebie zadowolony. Bardzo ubolewam nad ilością slotów, którą posiadamy. Przydałoby się nam tych trochę więcej. Ale w sumie jest co jest, bym powiedział. Tak bardzo melodramatycznie. To co, wyłom. Póki jeszcze jest jakiś blask, bo on się może dzisiaj już nawet wyłączyć. My mamy teraz już na 2 kaski, więc nie powinno być z tym problemu. Ni to tu lecę, trzymajcie mnie. Ten szkielet utrudni ci grę. Jaki szkielet? O czym mowa? Wiecie co, ja myślę, że pytanie. Czy 2 jajka i 2 liściaste mięsa dadzą... czy dadzą jajka na bekonie? Ja się teraz zastanawiam, bo w sumie to by było zajebiście wtedy proste źródło życia i głodu. Znaczy, no nie może jakieś strasznie wydajne, ale dosyć. Takie wiecie, że można się tutaj na tym podeprzeć, jeżeli chodzi o regenerację życia. Nie, nie wyjdzie. Po co ci krzemień? Bez kitu. Krzemień nie jest tam aż tak niezbędny. A no tak, teraz przecież jest tak dużo drzew, to nie jest blask. Już się ucieszyłem, że ktoś sfrajerzył i zostawił tyle blasku. Chodziło o tego z Uncompromising, co? Szkielet z Uncompromising? My nie gramy na Uncompromising. Nawiązujesz do serii, to przepraszam, ale mogę po prostu nie pamiętać, do czego nawiązujesz. Nie wolałbyś iść na lunarną po awokado? To jest też w sumie nie najgorszy pomysł. Okej, tutaj jest dosyć przewalone i w sumie to, że my przed chwilą sobie odnowiliśmy poczytalność, to była czysta głupota, bo może by teraz tak te bait trade nic nas nie wkurzały. Ty, uspokójcie się z tymi kamieniami, o dziękuję. Dobra, i nam na tym aktualnie zależy, bo to jest jedyny składnik, którego nam brakuje do granatów. Widzicie, ile tutaj tych wise jest? 4. Ich na ogół aż tyle nie jest. Jest tutaj na pewno. Czerwony smerf przetulał 1 złotego. Dzięki serdecznie, czerwony smerf. Turbina, czy lubisz Lego? Zdecydowanie. Znaczy, moja miłość jest. KACPR, ma góry i doły do Lego. Bo cena. Dzięki, czerwony smerf. Tak teraz. Nawiązując do tego, co się non-stop dzieje na ekranie, to co sądzisz na temat efektów otwarcia wyrw? W sensie, jaka jest twoja lorowa interpretacja tego, skąd niby po otwarciu wyrw mamy ten cały grat lunarny, kwaśny deszcz i boldery w trzęsieniach? Jaka jest moja interpretacja? Szczerze nie zastanawiałem się nad tym. Może to mnie, no to w sumie trochę mnie źle świadczy. Ale to nie znaczy, że nie mogę się nad tym teraz zacząć zastanawiać. Okej, więc co można powiedzieć? No wyłomy, ja zawsze po prostu sobie to tak tłumaczyłem, że wyłomy mają duży wpływ na świat i... jakby zwiększa otwarcie się wyłomu, jakby zwiększa ilość lunarnej magii na... O nie, uśpię mnie, dobra, nie uśpili mnie. Zwiększa ilość lunarnej magii na centymetr kwadratowy. I przez to, że się zwiększa ilość lunarnej magii na centymetr kwadratowy, chwilę, bo tam jeszcze jeden był, nie? No to można by dojść... O właśnie, jest jeszcze jeden. To można by dojść do wniosku, że w związku z tym lunarne wyłomy... No, po prostu większa ilość magii sprawia, że deszcz się zamienia w... Spadający deszcz się zamienia w kamień księżycowy, bo magia, nie wiem, zamienia się w stan stały. Chyba możemy powiedzieć, że naładowane szkło... Tylko skąd tam szkło księżycowe? Nie wiem, jest to tornado, które zasysa z wielkiej kopalni szkła. To jest akurat trudniejsze pytanie. Kwaśny deszcz, to jest ciekawsze chyba pytanie, bo lunarny to tutaj widać bezpośrednie nawiązanie. Ale natomiast skąd się... Kwas, jak się ma powiązanie z cienistym wyłomem? No po prostu chyba, że cienie mają, jak był mural, to tam właśnie cienie, znaczy antyczni po zamienieniu w cieniste wersje zaczynali zamieniać marchewki w cieniste marchewki. To może przy taką interpretacją, że cienistą marchewką jest, po prostu chodzi o zepsucie, o zgnicie. Więc dlatego kwaśny deszcz ma być właśnie tym... zepsuciem, które cienie rozszerzają. Dlaczego cienie lubią ze zgnilizną? Nie wiem, czy to cię satysfakcjonuje taka odpowiedź. Mam wrażenie, że jeszcze mógłbym się nad tym bardziej zastanowić. Ale to też trudne pytanie, ustalmy fakty. To nie są proste rzeczy. Okej, spróbujmy teraz zrobić te granaty. Bo my tutaj mamy właśnie to i my do granatów potrzebujemy ile tego? Ile? Dużo. Odpowiedź brzmi dużo. Dobra, to ja myślę, że możemy zrobić jeden zestaw. Ej, ale naprawdę, to jest strasznie dużo. My tego mamy aktualnie 7. I to jest wszystko, co my mamy. W drugiej skrzynce pusto. Tak, dokładnie. Tutaj widzicie, że mamy ubranko na zimę.
I my w tym momencie byśmy... Ej, bez kitu możemy wtedy... To poczekajmy, aż będzie kolejna fala bytrade'ów. Znajdziemy takiego jednego i po prostu... To moglibyśmy wykopać wszystkie. Bo jak my będziemy mieli bytrade'y... W sensie chodzi mi o to, żeby znacznie ograniczyć falmy, bo my mamy problem taki, że bytrade'y do nas non stop przychodzą, więc trzeba by znaleźć na to jakiś sposób. Najlepszą metodką jest to, że raz zaatakowanej grupy roślin bytrade'y już nie zaatakują. Więc myślałem o tym, żeby jak pojawi się następny atak bytrade'ów, to żeby zostawić jednego i właśnie żeby dookoła niego wybudować całe falmy. Problem polega na tym, że jeżeli tak się, jeżeli przyjdzie do nas taki bytrade i zostawimy jednego, to będzie tutaj strasznie dużo roboty, żeby to wszystko przesadzić. Więc moglibyśmy na przykład, no może wywalić wszystkie patyki, biorąc pod uwagę, że i tak musimy posadzić na nowo, musimy posadzić, trawę będziemy chcieli jeszcze sadzić. Więc no, może to nie jest takie głupie. Co ty na to, żeby stworzyć serwer downstairs? Ogólnie był taki pomysł, ale wybrałem zły hosting. Muszę do tego usiąść, tylko mam teraz taki mały problem życiowy, mianowicie nie nadążam absolutnie z sprawkami, bo szczerze żadnego nie zrobiłem w tym semestrze, a semestr już trwa miesiąc. 6 granatów, każde 200 HP i my straciliśmy... Drogie są te granaty, tak wam powiem. Ja myślę, że... bo to jest 1200 HP, które możemy teoretycznie komuś wrzucić, ale... Czy to ma sens w ogóle? O, super, znowu. Dzień dobry. Się zastanawiam, czy to ma sens. Chyba bytrade staff taniej wychodzi, I guess. Dobra. Mamy kolejną rundkę z bytrade'ami. Będziemy mieli więcej granatów, cudownie. A to już nie powinni tak na przykład wywalać? Według mnie powinni już wywalać. Ty, pada! Umbra przeturlał jeden złotego. Widzowie, pada! Po prostu pada! Portal 2 jest powiedziane, że plus kamieni księżycowych jest trujący, dlatego są kwaśne deszcze w podziemiach. Deszcz spada z ziemi do podziemi, przenikając przez wyrwy, a latające kamienie numer. Czekaj, czyli że deszcz... Aha, że kamień księżycowy niszczy... Sugerujesz, że kamień księżycowy niszczy... Zrobiłem już wszystkie trzy. Poprawiaj mi to. No i znowu się zaczęło. Cudownie. Że kamień księżycowy niszczy... Co niszczy? Chwilę, bo starałem się przypomnieć. Coś mi uderzyło niedobrze. Że on jest po prostu trujący. Ale to ja bym nie wiązał, szczerze mówiąc, chyba tego kamienia księżycowego z tym, co, który jest u nas na księżycu. Chociaż w sumie, czy na pewno? Nie wiem. Trudne się wylosowało. Ale że kamień księżycowy po prostu zakwasza i to jest... Ale to wtedy lunarny wyłom by powodował kwaśne deszcze. Że wszystko by było jedno, a to są niezależne zjawiska. Więc fajnie kombinujesz, ale to niestety nie to. A ja zaraz umrę. Czy ja wszystkich zabiłem? Czy nie? O, to jest pytanie. Dobra, przechodzimy na... znowu low HP. Cudownie. Te... Nie za szybko masz lunarną zbroję? No jak się walczy z bytrade'ami codziennie, to chociaż tyle. Tak, dokładnie, tak na to samo twierdzę kameleonie. Okej, co się teraz dzieje? Pytanie. Ja uważam, że teraz nie powinno być piorunów. Właśnie uderzył piorun. Cudownie, czyli tak naprawdę zimowe ubranie to jest kijowy pomysł i to nam to by nie dało nic. Jak to by powiedział najsilniejszy człowiek na świecie, Mariusz Pudzianowski. Niedobrze. Chociaż może jak spadnie bardziej poniżej zera, bo teraz jest nadal powyżej zera. Ale no właśnie pytanie, jak to będzie tutaj faktycznie wyglądało? On właśnie, był kolejne uderzenie pioruna. Słabo. Okej, bo tu są wszędzie zgniłe motylki. Czy ja mogę coś z nimi zrobić sensownego? Ale my mamy tego w ogóle mięsa. Chodźmy do naszych talbiurdów. One tam wydają się dosyć takie... mało kumate i może byśmy byli w stanie od nich trochę pożywienia zdobyć. W sensie wiecie, dojechać... To było dokładnie to, co chciałem zrobić, jest. A ja wyrzuciłem zbroję, prawda? Prawda. Nie jestem najmądrzejszym skurkowańcem po tej stronie galaktyki. Ugadnijmy jajo, albo i nie. Wycofuję się z tego pomysłu. Tutaj chyba trzeba postawić piorun ochron, widzowie, bo... Ty, odpuszczać. Bo talbiurdy są bardzo przyjemnym, bym powiedział, Pokemonem i zjawiskiem w naszej okolicy.
I wolałbym, żeby wszystkie się nie spaliły, więc ja się chwilę jeszcze wycofam. I ukradniemy sobie jakieś dwa jaja i zrobimy sobie jajka po szkocku. Albo co my byśmy mogli, babeczkę, moglibyśmy zrobić babeczkę. Ty 10 blasku. Skąd my mamy tyle blasku? Nie wiem. Ale jestem szczęśliwym skurkowańcem w tym momencie. Nie wiem, skąd mi się wziął szczęśliwy skurkowańce. Zrób babeczki, z nich motyle. No właśnie, chcę trochę ambitniej uderzyć. Tylko jeszcze chcę wziąć Bytrade Armor, bo Bytrade Armor chroni nas przed piorunami. Czerwony smerf przeturlał jeden złotego. Nie healuje trochę? Nie. Turbina, pewnie pamiętasz eventy typu Forge lub Gorsz, to ja mam pomysł, aby klejarze wymyślili event, w którym dwie połowy graczy się dzielą na lunarnych i cienistych i te dwie armie walczą w jakiś sposób przeciwko sobie, używając itemów swojej strony. To by było spoko, absolutnie. Tylko że problem jest taki, że klejarze jawnie się wycofali z eventów typu Forge Gorge, bo według nich było to nierentowne przez ceny utrzymania serwerów, nad czym wszyscy ubolewamy, bo oni twierdzili, że się one ledwo zwracały, że tam koszt właśnie tego był równy... No wiecie, łapiecie o co chodzi, łapiecie koncept. Chwilę, czy tutaj, żeby jak najwięcej tych jajek objąć, to ja myślę, że tak tutaj gdzieś piernochron byłby G. O właśnie. I my możemy teraz bez większego certolenia się założyć nieco lepszy armor. Nieco lepszy armor to jest zawsze dobry pomysł. Ty kupo mała. Aha, bo nieco lepszy armor też odbija nasze obrażenia. Bardzo miła mechanika, o której zapomniałem. Szczerze, nie wiem dlaczego myślałem, że jest zarezerwowana dla Ubiego. Dobra. Co zrobić w pierwszym roku dyst? Mam dzień 7 i mam cala kuchnię, zostaje tylko Salt Box, Alchemy Engine, materiali na Shadow Manipulator, tylko muszę zrobić Prestihatitator, żeby skraftować manipulator i ognisko, bazuje przy Dragonfly, żeby mieć latwa zimę. No i fajnie. Farmy, na pewno ogarnij sobie farmy jagód, trawy i patyków. To jest, słuchaj, coś co nigdy nie zaszkodzi, a oszczędza taką ilość czasu w momencie, w którym twoja sytuacja chwieje się jak aktualna sytuacja polityczna, że no to jest zawsze dobra rzecz. Bo my zabiliśmy dwóch talbildów, więc powinniśmy mieć dwa jaja za frico do wzięcia. Ale nie widzę mojego drugiego jaja za frico do wzięcia i czuję się szczerze mówiąc odrobinę zawiedziony. Okej, okay, hot take. Piernochrony powinny ogrzewać gracza. Albo cold take, bo jest mi strasznie zimno teraz. Ciekawe co się stanie jak będzie chciała... Ej, to my w ogóle śniegu nie będziemy mieli, jeżeli ja dobrze kombinuję, widzowie. Okej, okay, tu był jeszcze Talbot Nest. Okej, okay, i my teraz idziemy się wyhealować. Stawiam tymczasem meteor, jaki piernochron, to prawda, mogą... A. Dwa stopnie Celsjusza. Dokładnie tyle potrzebowałem. Znaczy Celsjusza, nie wiadomo jakie to są stopnie. Gra tego raczej nie sugeruje w bezpośredni sposób. Nie, ale szczerze to trochę się zawiodłem. Liczyłem, że będziemy mieli fajno, że będziemy mogli odpuścić chociaż z tymi piorunami na czas tej pory roku, a widzę, że tutaj no nic bardziej mylnego. Dobra, my byśmy chcieli zacząć tworzyć sobie z tego jajka. W sumie nawet ognicho można spalić, żeby się ogrzać. No to kamień endotermiczny. Będziemy też nosili z większą intensywnością raincoat. Granaty myślę, że zostawię, bo one nie są chyba nie wiadomo jak przydatne. Próbował padać śnieg przez chwilę, ale nie udało mu się. Widzę, że lunarny no tutaj jest silniejszy od wszystkich. Wystarczy, że świecą, zbyt pazerny jesteś. Jestem youtuberem polskim, muszę być pazerny. Myślisz, że jak się dostaje te fuchę? Musisz pokazać, musisz wyrwać pięciolatkowi lizaka, kopnąć w dupę dziesięciolatka i wtedy, kiedy już pokazujesz, że liczą się dla ciebie tylko i wyłącznie pieniądze, stajesz się polskim youtuberem. Potwierdzam ze źródła. I pełne życie. Pięknie. My byśmy chcieli tutaj sobie wziąć czapencję. Ciekawe, kiedy przyjdzie pierwszy Duclops. Luźna myśl. My mamy chyba wszystko na... Właśnie. Nasiona. Zespeedanujmy nasiona, bo my jeszcze mamy szansę na to, żeby znaleźć ich tyle, ile potrzebujemy. Okej, okay, pauza. Czy wy widzicie jakieś nasiona? Albo nie pauza. Wycofuję pauzę. My mieliśmy w lodówce, była w lodówce nasiona mi się wydaje, bo interesowałoby mnie, oprócz pokazu ekskluzywnej pościeli, żebyśmy my mieli, o właśnie, nasiona, żebyśmy ogarnęli klatkę dla ptaka, bo klatka dla ptaka to będzie dla nas game changer, będziemy mieli dostęp do jajek, mamy idealną ilość silku, no, złota to jeden więcej, więc
istne oszustwo, bogactwo i w ogóle wszelkiego rodzaju pozytywne rzeczy. Moja maszyna, ja nie mogę jej znaleźć. Musisz wyrwać 11-latkę. No w sumie to też może być. Jak się okazuje, różne talenty w tej branży się potrafią przydawać. Nie powinniśmy się z tego śmiać, chłopaki. Przepraszam, przepraszam, że jestem złym człowiekiem. Dobra, nie, my ptaka będziemy mogli normalnie złapać. Dobra, bait. Coś się w końcu złapie. Bieg to tylko liczba. Co? Bez kitu. Ubranie przeciwdeszczowe chroni przed częścią zimna. Tak, wiem. 60%, nie procent, 60 punktów ochrony przed zimnem, więc spoko nawet. Ubolewam nad tym, że mamy teraz tylko 3 robocze sloty. Zastanawiam się, czy byśmy nie mogli wyrzucić kamienia i flintu. Bo my nie możemy żyć na, słuchajcie, takiej ilości slotów. To jest za mało dla nas. Absolutnie, absolutnie jest to za mała ilość. Potrzebujemy tego trochę mieć. No 5 już jest trochę bardziej sensowne. Jakie skiny są twoje ulubione? Jakie polecasz? Używasz? Czy kupywać w sklepie klei, czy może tkać? Tkać? Tkanie się różnie. Są różne zestawy, ale na ogół tkanie się dosyć opłaca. I warto to też sobie policzyć. Też wiesz, kupując zestaw dostajesz masę skinów, których nie lubisz. Tkając konkretne dostajesz to, co chcesz, ale też jeżeli nie narzekasz powiedzmy na brak grosza, to też kupując wspierasz bezpośrednio klejarzy i no dla mnie to jest argument. Moim takim absolutnie ulubionym skinem jest ten The Walking Kane'a. Dokładnie ten i to, że go nie mam, to jest kwestia tego, że właśnie zamierzam to zmienić. To musimy teraz jakieś kwiatki pozbierać, przy czym nie chcę zbierać kwiatków z pobliża mojego domu, bo to nie jest zbyt byste. To był Clean Sweeper 4, dobra. Dobra. W ogóle to, że to potrzebuje Alchemy Engine'a, to jest jakiś top jeden z skamów, jakie klejarze zrobili nam w ogóle w życiu. Gdzie ja mam bazę? Tu mam bazę, już się zgubiłem, widzicie, speedrun zgubienia się. Dobra, ja chcę teraz wytworzyć tego Pokemona. Oczywiście, że dlaczego mój ulubiony skin jest ostatni? Nie rozumiem tego. Ale jest piękny, absolutnie, absolutnie warty tego. Dobra, tutaj nasze narzędzia wyrzucam. I co my byśmy teraz chcieli zrobić? Na pewno coś byśmy chcieli zrobić, chcielibyśmy się rozwijać. Zacznijmy od czegoś mało intrygującego, czym będzie pozbieranie... klatkę dla ptaka chciałem postawić, tak. To jest, będzie na pewno bardzo rozwijające do naszej bazy. Nadal się żaden ptak nie złapał. Cringeava.org. Tutaj tego nie wciśniemy. Będzie trzeba kolejne drzewo wrzucić. Dobra, to tutaj. Cóż, ja to interpretuję tak, że kwas wynika z tego, że opary miazmy z wyrwy unoszą się do sufitu kawów, gdzie to mieszają się z wodą zawartą w glebie podczas deszczu. Czekaj, że... Co? Nie załapałem, a żeś na wikę zapodał. Dobra, my byśmy chcieli tutaj jeszcze sobie zrobić ten plan, że opary miazmy z wyłomu wywołują... Aha, dobra, kminie. Dobra. Nie jestem najostrzejszym czasami narzędziem w boskiej shopie. Musicie mi wybaczyć. Wolę streamować na YouTubie, bo na YouTubie mam wszystkie swoje filmy na YouTubkach. Jakby lubię, żeby wszystko było to, co robię w jednym miejscu. Myślę, że to ma sens nawet. Chyba nie będzie to dla was zbyt dużym zdziwieniem. I tak sobie teraz myślę, że dobrze by było nie wycinać tych drzew, które my tutaj mamy, bo one w momencie, w którym nam się skończy kask, one też będą nam pomagały, więc może zrobię dwa kroki dalej i raczej się skupię na tych drzewach tutaj, bo one są trochę mniej potrzebne. Dobrze, że nie mamy aktualnie wiecznych pełni, bo nie mamy przynajmniej koszmarnych pingwinów, to zawsze też jest. Myślę, że na plus. Zrobię podsumowanie serii. No, jeżeli będzie długa odpowiednio, to tak, oczywiście. Zobaczymy. Latem samo zapłon. Chcemy speedanować giga drzewo. To możemy w sumie teraz się na łódkę ładować. Zróbmy może łódkę. Z kolei boldery mogą wynikać z tego, że również miazma drażni Antlajona, przez wywołuje on mocniejsze trzęsienia ziemi, w których zrzuca swoje boldery. Może tak być. No. Jest to jakiś pomysł na pewno. Chociaż no...
Chciałem powiedzieć, że nigdy nie będzie do końca wiadomo, ale to chyba nie jest, nie musi być powiedziane, więc jednak nie powiem tego. Nie, żebym właśnie tego nie powiedział. Myślę, że będziemy chcieli się rozwijać. Kto by się spodziewał, gając w tę grę, fajnie jest się rozwijać i będziemy chcieli po prostu pchać do przodu postęp. Więc myślę, że giga drzewo będzie taką absolutną podstawą, jeżeli chcemy sobie zapewnić jakieś w miarę sensowne życie, bo po pierwsze ochroni nas przed giga, nie giga, przed tą całą karakaniną, która tutaj się dzieje na tym niebie, o właśnie, o tobie mówię, ty cholero, ale też latem nam zapewni ochronę, a myślę, że latem jeden strażak to może być za mało. To nie jest siekiera, to my mamy teraz wszystkie narzędzia i to nawet się dobrze składa, niesamowite. Więc myślę, że to giga drzewo to będzie dla nas teraz taka podstawa absolutna. Coś chyba. A co do gradu lunarnego, to cóż. Nie uważam go za efekt otwarcia wyrwy, a za efekt popchania fabuły do przodu. Wynika to z tego, że w przeciwieństwie do kwasu i bolderów, on nie jest w ogóle zależny od wyrw, bo może sobie padać nawet jak ich nie ma. No to jest bardzo bysta obserwacja. Przez bysta rozumiem, że wnikliwa. W sumie co innego miałoby to znaczyć. Dobra, czyli ile my byśmy chcieli żagle? My budując łódkę chcielibyśmy chyba żagle. Przede wszystkim zaczniemy od położenia w ogóle łódki, a następnie posadzenia tam sobie drzewa. Dlaczego chcę mieć drzewo na łódce? Bo słuchajcie, ja sobie nie wyobrażam, że my będziemy przez kilka dni w morzu cały czas kajtować. To gówno powietrzne. Nie? Dobra, do klatki. Więc uważam, że grat pochodzi nie od wyrwy, a od burzy lunarnej. Bo niby skąd miałby być naładowany Moonglass w gradzie, jak nie od burzy? Sądzę, że burza po pokonaniu Celestiała nie znika, a przenosi w wyższe części Konstant, gdzie to nadal działa. O kurde, a żeś srogo lecisz, srogo, ale podoba mi się ta interpretacja. Czy byłoby być redowe, czy to nie jest tata geniuszu i husków? Bo mam ich dosyć dużo, Bajtrzydy już mnie chyba z 5 razy odwiedziły. My mamy tutaj jeszcze tańsze deski, trzeba o tym z tego pamiętać i korzystać. Byśmy chcieli teraz jeszcze... Nie, moje ulubione drzewo do paleniska jest teraz wyłączone. Dobra, będziemy chcieli narzędzie do dalcia mordy. Przy czym je postawimy gdzieś daleko, bo ono nie będzie raczej przez nas zbyt użytkowane. W sensie, no, think tank to jest rzecz, z której się korzysta 3-4 razy i to nam absolutnie, słuchajcie, wystarczy. Więc będziemy chcieli teraz od razu tutaj łódkę. I tak, no co tutaj chyba? Czekajcie, my stąd w ogóle wypłyniemy? Hal, przecież teraz w ogóle pływanie po morzu, zobaczcie przecież co tu się dzieje. Nie? Przecież morze teraz jest cholernie gęste. To ja nie wiem, czy my byśmy nie chcieli się z tej strony rozłożyć, wiecie? Bo my możemy nie dopłynąć, z tej strony się rozłożyć i może tutaj się wepchnąć. I potem stąd tutaj już byśmy przenieśli to drzewo. No bo bez jaj, albo nawet stąd. Dobra, to zrobimy teraz tak, że przebiegniemy się tą granicą i zobaczymy w ogóle, jak tutaj będzie z przepłynięciem. Czy to jest w ogóle do zrobienia. Bo ja myślałem, że będziemy pływać sobie wesoło i swobodnie, ale to jest zbyt gęste. Chociaż przy brzegu może by dało radę się tak poprzebijać. Czy zatem akcja survivalistów dochodzi do lunarnych burz w Hamlet? Dobre pytanie, bo skitu tutaj drzewko ktoś pytał. Co? Chodźmy na wodę? W sensie, no ja jakby ja starałem się cisnąć postęp do przodu, nie? A kiedy przyjdą Diuklopsy, no to no nie wiem szczerze mówiąc. Spodziewam się dużej ilości. Myślałem, żeby pobrać moda Insight, żebyśmy wiedzieli kiedy jakiś się pojawi, ale to możecie się w sumie wy wypowiedzieć, czy chcemy wiedzieć, tak żebyśmy na pewno żadnego nie przegapili. No, ale to w sumie wam zostawiam. Czy będą kiedyś z innych gier? No, w sensie, wiesz, ludzie kiedyś tak pytali, czy będzie coś innego niż Don't Stealth i Enter the Gungeon. No, pojawi się Oxygen, no jakby... Łatwo chyba wydedukować, że na tym kanale nie pojawiają się łatwo nowe gry. Będą jeszcze takim fajkiem jak Jake and Zal bez kitu. Dobra, to sobie odpalamy, żeby wiedzieć mniej więcej, kiedy te Pokémony się będą pojawiać. To okłamał? Nie no, słuchajcie, ile tych Diuklopsów? Jeden to też jest odpowiedź, jak już mówiłem, więc technicznie rzecz biorąc to nie jest kłamstwo, chociaż praktycznie każdy wie, że co sugeruje tytuł. Ale na swoje usprawiedliwienie powiem, że nie mam pojęcia, jak działają Diuklopsy na tons. Ja po prostu no, spodziewam się raczej większej ilości, ale co będzie, to Octagon zweryfikuje.
Okej, okay, więc w sumie trochę w ciemno. Nie, dobra. Co to jest undefined? Co to znaczy? Yes, no. Okej, okay, nie chcę, żeby pokazywało mi za dużo tego. Ja chcę mieć tylko ten syf do pokazywania, czym jest. The hunt indicators are shown. Nie chcę indicators. Archive puzzle helper. Co? Coś takiego? Nie, bo ogólnie Inside bardzo dużo pokazuje. Ja nie chcę, żeby mi za dużo pokazywał. Tumbleweed indicator no. Osramy się. Lutstash Malkel? Nie. Food related. Food information? Może być. Myślę, że spoko. Chef in the fin... Co? Nie wiem. Albo, dobra, zobaczymy co to jest. To nawet nie znam tego słowa. Muszę się przyznać, że nigdy nie byłem zbyt dobry z angielskiego. Nie chcę carnivals. Years of the Buffalo. Okej, okay, to musi być z Buffalo. Player list stats. Portal information. Bundle information. Freshwater fishing information. Widzicie ile spawner jest. Tak, to nas interesuje. Damage. Weapon damage. A zobaczymy. Zobaczymy, włączymy może też damage indicators i zobaczymy, czy może nie będzie ładniejszy. Almol? Nie. Repair values? No. Lutstash info? No. Sul nutrient? Undefined. Anima no? A dobra, niech będzie. Display? Aha. Off. Plant test? No. Fertilizer? No. 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 Wait? Danger announcement. Co to jest, przepraszam? Tak, żeby nie pokazywał za dużo? Nie wiem. Nie pamiętam czegoś takiego. Winter details, standard, advanced. To by na to Helical Puma po tym English akcencie. Nightmare phrases. Nie, szczerze nie chcę. O! O, to jest spaw, to jest fajne, że gdy potrzebny będzie medalion, to będzie nam pokazywał informację o fazie koszmaru. Health, co to znaczy w ogóle? No, no, okej, okay, dobra, mamy, no, już myślałem, że wszystko. Ile tego jest, przepraszam. No, dobra, założę, że inf undefined to jest na nie. Dobra, elo, załóżmy, że jest dobrze. Co tam, rollback? Nie tym razem. Nie tym razem. Ile zajęło tworzenie świata? Nie, z 10 minut. W sensie, jeżeli chodzi o klikanie. Ogólnie albo to działa, albo nie. I można na przykład się zawiesić w ogóle na tym, że siedzisz 20 minut. A, miałem wyłączyć damage indicator, jestem debilem. Możesz siedzieć 10 minut i czekać aż on się w końcu załaduje, a czasami się ładuje dosyć szybko, jak normalny świat, więc to jest, słuchaj, rzut kością normalnie, nie? Ile mam godzin? 6000. Poświęciłem życie na tę grę. I nawet nie jestem w nim dobry. No ale bywa, nie? Tak trochę się śmieję, trochę nie. W sensie, wiecie... Mało czasu spędziłem na takim tryhardowaniu bossów, na jakim niektórzy proplayerzy. I po prostu spędziłem trochę jak taki bambik, grając i sobie awcząc. W sensie, no nie awczyłem, ale że po prostu grałem w sposób mało progresujący, że wiele razy wykonuję to samo, grając w Don't Starve, jakoś nie rozwijam się zbyt szybko, to jest moje zdanie. Przegrane życie. Nie, no co ty, jest git. Z tym serwerem dedykiem to może spróbuję odpalić na swojej maszynie i przetestować, jeśli lubisz ryzyko. W sensie, no wiesz, ja nie chcę, żeby mój komputer chodził 24/7. Nie wiem też ile... Bo moja maszyna, myślę, że... A nie, bo teraz nam dziekan ograniczył neta. Bo ja teraz w akademiku siedzę, dla tych, co nie wiedzą. I ja mam w ogóle limit transferu, który mogę wykorzystać miesięcznie. 350 giga to jest dużo. W ogóle przed pandemią było... O! No i cholera, mam jakieś gówniane indikatory. Dobra, world... Aha. O, tu jest całe to menu. Ja pierdzielę, dobra. Jak zrobić, żeby mi pokazywał, kiedy przyjdzie coś? Nic nie pokazuje teraz w tym momencie, chwilę. Ty, ale że zrobili, że można w grze wszystko konfigurować, to jestem pod wrażeniem. Okej, okay. Boss indicators prefab. Nie, no są włączone, ta?
Nie rozumiem, dlaczego nie pokazuje. Przepraszam, kiedy przyjdzie mój Dewclops? Kiedy psy? Halo? Zero informacji. Na przykład 1000 godzin, a dopiero 50 przestałem AFK skiny. Co? Podłączam serwer do komputera kwantowego. Polibuda ma komputer kwantowy? Posrało nas chyba. Tak? Nie wiedziałem, że mamy komputer kwantowy. Mieli kupić. Nie wiem, czy dostałem dofinansowanie, czy nie. A, mieli kupić, widzicie. Dobra, więc jaki jest aktualny plan? Zróbmy sobie może kamień endotermiczny. To jest coś, co nie zaszkodzi, a zdecydowanie pomoże podczas tej zafajdanej pory roku. Halo? Kartus? Krzemienia nie wziąłem ze skrzyni. Dobra, rozumiem. Okej, okay. I chowaj się z powrotem z tym mikamlotem. Dobra, my się teraz fajnie powinniśmy dosyć dogrzać. Ja bym chciał tutaj jeszcze trochę pożywienia zgarnąć. Ja myślę, że to... Nie, za dużo. To możemy w ogóle poprzepiekać. To jest nasze drzewo. I my teraz jesteśmy pod ochroną. Tak, tak na moje oko. Tak, jesteśmy pod ochroną. Właśnie jak łabędzie w Polsce. Nie wiem, czy są pod ochroną, ale chyba tak. Czy nie? W jakim mieście jesteś na Polibudzie? Poznań. Nie, ale ten mod nie wypisuje informacji, tylko Dewclops potem za 30. Jak to nie? Jestem całkiem przekonany, że właśnie zawsze pokazywał kiedyś dokładnie, co przychodzi. Więc jestem szczerze mówiąc w małym szoku w tym momencie. Ja bym mógł sobie chyba wziąć jakiś wypełniacz. Właśnie liczyłem na informację, kiedy przyjdzie Dewclops. Chyba to powinno wyjść. Dwa mięsa. Chwilę, bo ja sobie to przypiekłem, żeby było właśnie w lepszym stanie. Celowo, można by rzec. Jolo, zrobimy ten przepis i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tego nie potrzebuję, to potrzebuję. Dobra. No i tutaj może tak bardziej na Bogola ugotujemy z większej ilości miodu. Liczę na miodowe szynki. Tak, miodowe szynki, dobrze mówię. Klops przychodzi na 30, ale mam ustawienia na tons. Przepraszam, tamtego nie powinno być. Plot twist nie do freestyle do finansowania. Jakie studia robię? O, wyszło, kozak. Ja teraz sobie elektrotechnika i jestem teraz na trzecim semie. Więc można powiedzieć, że już jestem raczej na końcu niż na początku, chociaż jeszcze chcę zrobić magistra, ale się zastanawiam, czy się do Warszawki nie przenieść, bo mam tam dużo rodziny, a też zawsze lepiej mieć rodzinę w mieście, w którym się żyje, niż nie mieć rodziny w mieście, w którym się żyje, bo zawsze można kogoś wykorzystać do pracy ciężkiej, roboczej. Dokładnie tak. My znowu mamy dwa sloty. Okej, ja myślę, że łopaty brightshade'owej nie powinniśmy nosić ze sobą na co dzień. To jest coś zbędnego. Zbroja zdecydowanie wolałbym mieć. Smasher na morzu? W sumie my musimy i tak najpierw jeszcze znaleźć kebabkę. Dobra, to pójdźmy się przebiec po morzu i zobaczymy, co z tego wyjdzie. My teraz stoimy dosyć fajnie ze wszystkim. Przebiegniemy się w sensie wzdłuż tej krawędzi. Dlaczego to jest na zielono? Dziwne. Dziwny jest ten mod trochę. Chłopie, Warszawka. No. Do dupy jakość, co? Dlaczego do dupy jakość? To może być po twojej stronie, bo tutaj akurat o ile dziekan mi nie odłącza internetu, to jest dosyć stabilny. To też jest żart. Tak, pozwolę sobie dodać. Największy donate, jaki w życiu dostałem. O, tutaj widzę, że cały pomysł, żeby stąd przepłynąć, już trochę pada. Niedobrze. Jerzyk kiedyś donatował tysiaka i to było wow. I ogólnie Jerzyk chyba od 2020 regularnie wspiera ten kanał i to jest niesamowite, że mu się to jeszcze nie znudziło, ale ja nie narzekam, jestem wdzięczny, staram się być wdzięczny tak bardzo, jak mi pozwala moje polackie serce. Co to znaczy? Nie, że ograniczam wdzięczność. Co? Nie, dobra, bo się chyba w tym momencie wkopuję. Dobra, ja chcę słoik ogólnie. Marzy mi się słoik. Przy czym słoiki mogą się tak zespić na brzegu. Więc to, że ja tutaj biegam, nie jest naiwne. A tutaj chyba będzie znowu... Ty, tutaj też nie przepłyniemy łódką. Tutaj też jest za ciasno. Nie? Widzowie? Za ciasno. Nie przepłyniemy tutaj.
To ja w sumie te pioruny w kontekście zimy to jest nawet pożyteczna rzecz, bo cały czas, jeżeli stoimy właśnie na jakimś w miarę palnym biomie, to dostajemy małe źródło ciepła, nie? Dobra, ja tam aktywowałem te pajęczaki. No nie, ale tu jest za ciasno, tutaj nie przepłyniemy z dwa razy. Tu byśmy musieli przynosić i tu byśmy się musieli przynosić i tutaj też byśmy się musieli przynosić. To może sprawdźmy jeszcze ten brzeg, bo jakbyśmy mogli tu wpłynąć, to nie byłoby źle. W sensie wiecie, to nawet nie jest aż tak bardzo daleko. Moglibyśmy też posprawdzać tego i tego w kontekście przejścia. Fajnie by było w sumie teraz też sobie myślę ogarnąć, co jeszcze by było fajne. O dobra, to grzejmy się o debinkę. Ty, pająku łajzo jedna. Dobra, chyba nic mnie tu nie zabije, jak go zabiję. O, seed za fujko. Jak mi dają, to biorę. Dobra, czuję się ogrzany, szczerze mówiąc. Ty, oni są na mnie? Oni nie są na mnie. Te warriory się mogą striggerować, ale poza tym to kij im w oko. Strasznie dużo warriorów, jak na moje oko. Myślisz, że dyklopsy przyjdą dzień po dniu, czy wszystkie naraz? Ja myślę, że będą przychodziły dzień po dniu, bo gra ma limity. Wydaje mi się, że nie może się pojawić więcej niż jeden dyklops na raz. Na bizonie siedzi, widzieliście? Widzieliście karata? Jest tu karat na bizonie. Zapomniałem. O, nie widziałem o tej animacji. Ale ładna. I on siedzi w tym bizonie. Gdzie on siedzi w tym bizonie? Mój Boże. Przestań się palić, piska. Gdzie jest ten karat? Chcę go zobaczyć, tę animację jeszcze raz. Bo jest urocza. Ale też mają czerwone dupy. Jest! Jest! I on. Patrzcie, ale ładna jest. Wholesome. Bardzo mi się podoba. Oj, tutaj zaraz jakaś wojenka może wybuchnąć. Oj, będzie wojenka. Patrzcie, jaki strażak się trafił. O! Widzieliście, jak go dojechali? Z bizony się nie pierdzielą w tańcu. One niszczą, one pałują frajerów. Pięknie bizoniaste. Pięknie wam to idzie, chłopaki. Las mi się pali. No ta! Co z tym? No słuchaj, tu się cały czas coś pali. Ja nie oceniam jedzenie. No spokojnie, mamy jedzenie. Jakby ono odnawia 30 punktów życia, więc jeżeli chciałbym być maksymalnie wydajny, maksymalnie wykorzystywać to pożywienie, powinienem czekać, aż stracę te 30 punktów. I może nawet to zrobimy. Szaleństwo, I know. I know you will make me hungry. Jedz. Nie będę cię głodował. Od razu możesz się tutaj najeść. Meteoryty, musimy uważać na meteory. Bishop. Bishop. Drugi, dobra, nie obudzili się. Mam fuksa, dziękuję ci losie. I my chcemy teraz jeszcze sprawdzić sobie te krawędź. Chcemy posprawdzać też koniecznie dziury, żeby po prostu ułatwić sobie przeniesienie sadzonki giga drzewa. My nie mamy glomera, nie? My glomera nie ogarnęliśmy. To jest błąd. To jest bardzo duży błąd, bo następnego będziemy mogli dopiero 31 dnia zrobić. Na pewno trzeba pójść znaleźć, ale to poczekamy. Nie, bo potrzebujemy, będziemy mazi chcieli, nie? Chyba nikogo nie dziwi. Na wysadzenie biało... Dlaczego chcesz wysadzać białą łękę? Świat na maksa, czyli dużych macek w podziemiach, masz więcej do sprawdzania. Nie wiem. Możliwe, możliwe. Wiecie co? Bo ja tutaj tak widzę patyki. I ja widzę... Monkey see, monkey have to take it. Tak, mówię o sobie. Okej, okay, ja chcę sprawdzić tego wormhole'a, bo on mnie kusi. W normalnym dumpsterowie mam mało godzin, koło... Na tym chyba mam koło 600, ale też grałem akurat w normalnego dumpsterowa jeszcze na drugim koncie Steam, bo jak byłem mały, to korzystałem z konta Steam mojego brata, nie miałem swojego i... Dosyć późno się przeniosłem na swoje własne i u niego nabiłem 300 godzin w singlu i 200 w together. Plus jeszcze zdarzyło mi się, jak byłem w ogóle w gimnazjum, grać na piracie. Więc myślę, że koło 1000 by wyszło. Myślę, że koło 1000 mogłoby wyjść. Nie jestem dumny z tego, że grałem na piracie, ale szczerze mówiąc, no takie były czasy, nie? Jakbym teraz grał na piracie, to by było dziwne. Wtedy, jak jeszcze człowiek był młody, to ja osobiście sądzę, że to nie jest aż takie złe zjawisko. Ale to... No, każdy ma swoją opinię w tej mierze. Jaka jest według... powinna być aktualizacja? Króliczej i świńskiej wioski? Mogło to by być fajne, ale dużo tu mechanicznych. Nie podoba mi się to. Zaraz tu może pójść jakaś kulka.
Wolałbym jej uniknąć raczej niż nie. Dobra, my tu już wiemy, że tutaj raczej nie ma, to chcemy sprawdzić tego wormhole'a i zobaczymy, dokąd on prowadzi. Okej, tutaj możemy trochę ciepła sobie podłapać, korzystając z okazji. Tutaj jeszcze są darmowa kłoda, słuchajcie, głupi... A, no tak, no to jednak nie skorzystam. Nie dziękuję ci, losie. Ale darmowe? Jasne, jak mi dają, to biorę. Hej, nie denerwuj się, ja tutaj tylko biorę drewno. Dropaj to, byczku. I my byśmy chcieli sprawdzić tego wormhole'a, żeby zobaczyć, czy nie prowadzi gdzieś może w pobliskużu naszej bazy, bo tutaj mamy las na morze nowy. I zobaczmy. Też grałem na spiraconej wersji. Żółwik. Ja chyba na... O ty, w ogóle tu nie ma... O, nas wywaliło. Bo my wskoczyliśmy tutaj, no to... Raczej nie pomoże, raczej nie pomoże, a gdy może nie pomoże, to pomoże może Gdańsk. Innymi słowy, słabo. Możemy się w sumie przebiec z powrotem wzdłuż brzegu i liczyć, że znajdziemy ten cholerny słoik. Przy czym ja bym się nie pakował tu na morze za szybko. W sensie, jak my się załadujemy na morze, to natychmiastowo uderzy w naszą łódkę jakieś pierony. No jakby, czy są szanse w ogóle... Czy istnieje cień szansy, że będzie inaczej? Nie wydaje mi się. Moglibyśmy tutaj sobie pójść po złoto, żebyśmy mogli sobie postawić chociaż piorunochron na łódce i chyba nawet to zrobię w tym momencie. Tylko ja nie mam ze sobą narzędzi. Nie będę w stanie, ale tam mogła być chyba masa wież. Mam takie wspomnienie, więc i tak chyba spróbuję. Może się uda. Co to za dziewczyna w 100 dni z Willą? Moja siostra. Mam dużo sióstr. Największy polski Janusz to Turbina. Co? Dlaczego jestem Januszem? Znaczy w sumie tak, ale dlaczego? Dlaczego? Czy tam mamy... O, ten setpis. Fajnie. Nie żeby on nam cokolwiek dawał, ale fajnie. O, ale zaraz będą się boksować. Będą się boksować. No o, właśnie, o tym mówiłem. Są mi mechaniczni, czyli o to, na czym mi zależało. Masa tutaj jest też gekonów. Oni by byli dla mnie nawet interesującą pozycją w menu zwanym życiem. A więcej złota. Dziękuję. Cutstone'y też musimy sobie wziąć jeszcze na Cutstone'a, bo... Ty, ale on skoncentrowany jest, jak nigdy. W życiu nie widziałem, żeby one tak precyzyjnie uderzały. Bo zrobił chyba 3 szarże na raz. Dobra, my mamy co chcieliśmy. To już jest nawet memiczne, jak on bardzo przeklina. Dobra, chcemy chyba wskoczyć, ja tutaj nie chcę zbytnio być. Minecraft się zdarzył spiracony, no w szkole... O, to jest ciekawy wormhole. Dobra, ja wolałbym chyba nie skakać dalej wormhole'ami, bo zaraz stracę całą... Zaraz dużo stracę poczytalność statystyki, to nie będzie zbyt dobre. Dobra, zobaczmy jeszcze co tu się dzieje. Może coś ciekawego. Może też jest tutaj jakiś słoik. Mamy już na piorunochron. Głupotą jaką zrobiłem jest to, że w ogóle nie nosiłem ze sobą rzeczy na piorunochron, bo to jest coś co no, na tym świecie jest podstawą, żeby mieć zabezpieczenie. I po prostu też noszenie ze sobą piorunochronu to jest zerowy koszt. Więc no głupota mówię. Mamy teatr, ale czy my możemy dostać coś ciekawego z teatru? Jeden susz tak naprawdę. Dobra, my chcemy się głównie przyglądać w tym momencie morzu. Czy morze będzie miało nam do zaoferowania jakiś słoiczek? Byłbym wdzięczny. Ciepełko widzowie. Trzeba korzystać. Głupi by nie skorzystał. Dziękuję ci losie. Dobra, dawaj kolejny kapelutek. Ty, możemy podglądać jaka jest temperatura w ogóle kamienia endotermicznego. Patrzcie jaki luksus. Widzieliście kiedyś takie rzeczy? Nigdy w życiu. Fajnie, podoba mi się. Mogę teraz patrzeć w którym momencie... Jaką ma maksymalną temperaturę kamień endotermiczny? To jest pytanie, na którego nigdy nie umiałem odpowiedzieć. Ja myślę, że 50 stopni dobije. Dalej pada? Jak... Stebra. Malwina 7 osób i pusty czat, co? Nie wiem. Nie wiem, nie znam się. Przyjdź pan jutro. Czy ja wiem, czy u mnie jest pusty czat? Dla mnie jest wystarczająco żywy.
Dobra, słoik, widzowie. Maksymalną jest 93 lava pool. A że on może się rozgrzać do 90. To nieźle. Nie wiem, ja bym tego czatu martwym nie nazwał. Ty, morsy. Ty, ile ich? Ty, nie chcę tu być po południu, definitywnie. Myślicie, że my się przemkniemy tutaj? Jak na moje to jest zbyt risky. Idziemy naokoło. O, fuck! Ty kupo strzelająca. No dobrze, tak to bywa. Padła nieżywa, tak zdajcą bywa. Ale w sumie nie chciałbym. Nie, bo w sumie morsy świecą, no to z nimi nie ma aż takiej tragedii, ale no trochę ich tutaj dużo się wylosowało. Wyobraźcie sobie teraz tutaj wbiec. Po południu. To musimy w sumie do rana stąd wyjść, z tego biomu, bo inaczej ruszy na nas legion morsów. To jest istotna informacja do zapamiętania. Czyli w sumie, jeżeli tutaj byłby słoik, to nie chciałbym się tutaj nawet to składać, bo wtedy ja tutaj trochę mi zejdzie, żeby go odzyskać. Nie? A jak się rzuci na mnie legion tych Pokemonów, to będzie tragedia. Czy Lunarny Grad wyłącza możliwość Antliona? Nie wydaje mi się. Możesz teraz zjeść szynkę. Bez kitu. To by... Ty, ale wioska potężna. Ale ładna jest. Widzowie, chyba żebym tu normalnie im piórnochron postawił, żeby nie spłonęła. W sensie ma to swój urok optycznie. Ale no, to nawet nie jest ta wioska, która nas by tak naprawdę interesowała. W sumie mogę nawet zjeść kolejną szynkę. I to też będzie optymalne. Ile one dają głodu? Mogę się teraz dowiedzieć. Oh! Czyli musimy jeszcze poczekać jeden punkcik. I będę mógł zjeść. O, oh, fuck. Kolejny bishop. Ja muszę przestać wchodzić w bishopów. Ja non-stop. Non-stop. Jak amen w pacierzu. Aha, bo tu przejścia nie ma. Tutaj muszę się śpieszyć. Ty kupo bishopowa. No i jeszcze nie skajtowałem. No co to za PPGa Gaming? O, przynajmniej coś widać. Fajnie, dzięki ci losie za pioruna. Fajny był. 10 na 10 piorun. Tak powinna wyglądać wioska świń, bez kitu. Ta wioska świń to taka jest naprawdę luks, nie? Jak to mówił Pietek z rancha, pani to je luks kobita. A to je luks wioska. Nie wiem, czy mamy tu jakichś entuzjastów rancha. Myślę, że tak. Akurat rancho to był... No, pamiętam, że jak za dzieciaka oglądałem, to bardzo mi się podobał ten serial. Chociaż nie wiem, że już stary jestem, 23 lata, nie no co wy. Zobaczmy, czy pokaże nam, a to w ogóle ten mod nie działa odnośnie pokazywania. Chciałbym powiedzieć tylko, że się zawiodłem. Jak będzie dzień, zrób wooden walking sticka, ale ja mam normalny walking cane, byczku. Jak masz rozgrzany kamień, to możesz biegać bez światła. Mogę. Ja mam w ogóle zbroję? Mam zbroję. Dobra, bo psy idą. Trzeba komuś nastukać. Nie obraziłbym się tutaj takim piorunem uderzającym w coś, oświetlającym nam cały terytorium. Ty kupo. Oni też powinni podpadać pod grad, według mnie. To, że oni nie dostają gradem, to jest skandal. Skandal, wstyd, żenada, komuterstwo, porażka i inne różnego... Ty, tylko dwa psiaki? Trzy, przepraszam. O, jest i piorun, który prosiłem. Zęby akurat są dosyć przydatne. Chyba się skuszę nawet. Dobra. Skąd mam ten miecz? Wytworzyłem. Wytworzyłem, jako że mam posrany świat i cały czas mnie bajtrzejdy atakowały i mam dostęp do wyłomów. No to to nie jest nic, powiedzmy, ciężkiego. Ale no na ogół to jest bardzo endgame'owy staw. Nie? Tylko to, tylko no właśnie rozwal bajtrzejdy bez endgame'owego... Co się tak spokojnie zrobiło, przyjemnie na chwilę, aż zwątpiłem, że gram w tę grę na pewno. Dobra, nie, my tego teraz nie chcemy jeść, bo bieda. Straciliśmy zapasowy kask, więc trzeba tutaj dorzucić. I nie mamy ochrony przeciwporażeniowej, mamy ochronę przeciwporażeniową, szybko poszło. Dobra, chyba ścieżką możemy teraz pobiec, ale o, ogień, możemy się dogrzać. Nie, nawet te pioruny? Zimą? Myślałem, że to będzie problem, że nie możemy nosić na sobie kurtki, ale jednak nie. To tak jakby cały czas jakiś przyjaciel nam podpalał drzewka, przy czym podpala je też w naszej bazie. No, tak to bywa. Trigard? My tam jeszcze nie byliśmy, może być dziki. Ciekawe. Wyłom jest teraz zamknięty, więc jak wrócimy, nie powinno być żadnego bait trade'a. A przynajmniej ja bym
miał na to nadzieję. O cholera, bracie. Ale rozwalone. Dobra, przemkniemy granicą. Jak to mam w zwyczaju. Zofia Miałkowska, granica. Dobra, witam serdecznie. Piękna wioska, panowie. Naprawdę 10 na 10. Ej, ale to jest wioska. To jest naprawdę wioska. Bardzo mi się podoba. Jakby jest taka z charakterem, porządna. A nie jakieś takie fikumiku, kurde, trzy domki. Co to w ogóle jest za gówno, nie? Average. A gdyby nie ten deszcz i gat na ten świat, to wszystko na ten smak klimacik. No. Akurat ten gat jest takim, bym powiedział, że głównym antagonistą tej serii aktualnie. Dobra, sprawdzimy sobie, czy gdzieś tutaj wiosko zaraz pójdzie z dymem. No właśnie dlatego dosyć szybko się oddaliłem z znacznym zwrotem. Nie. Wektorem. Tak, może być znaczny wektor, to chyba jest po polsku. Dobra, tutaj są jeszcze świniaki, nam się wylosowały. Okej, ja bym chciał słoik. Słoik, nie pytajcie w jakich celach. W celach turystycznych. I wtedy byśmy może nawet gąską się rzucili do starej baby. My mieliśmy lunarną, nie? Zmapowaliśmy lunarną jako tako, tak. Tam wyłom, ale wyłom nadal jest nieodpalony, więc on nawet nie ma niczego, na czym by nam tak naprawdę zależało. Tak, my tam mamy lunarną. Nie, ale zastanawiam się, czy gdybym nie robił sobie następnego świata, to czy bym nie odpalił wszystkiego na tons. Bo to naprawdę ma swój urok, że wszystkiego jest, wszystkich zasobów jest tak dużo, nie? Terrarium było, tak, ale to i tak mi niczego nie daje. Ja mam perfekcyjny świat, król oazy, koło oazy król świni z pająkami, mozaika i bizony są. No to faktycznie luks. Ja akurat też miałem chyba podobny świat, bo ja przecież mam tuż obok króla świń. Tak, ja mam oazę bezpośrednio koło króla świń, co jest dosyć wygodne. Mam też morsy, mam ołtarz, więc znaczy lunarny stół, więc wszystko, no może nie wszystko, ale dużo przydatnych rzeczy w zasięgu wzroku. To jest wiadomo, że zawsze na plus. Okej, jakbyśmy chcieli robić sadzonki, to tutaj można się przejść. To jest do zapamiętania. Jakbyście widzieli słoik, to mówcie, krzyczcie, płaczcie. Przeklinajcie bogów, bylebym się dowiedział, że widzicie słoik, bo potrzebuję go pilnie. No nie, bo bez słoika my nic nie zdziałamy. Chłopaki, czy wy tutaj już jesteście na mnie? Ło, walka o bogowie. Dobra, to teraz one są na nas? A, on jest na nas, patrzcie, jako łajza. Czy będzie jeszcze kiedyś poradnik z Oni? Nie, nie planuję więcej poradników z Oni, przykro mi. Niesamowite, że mamy świat na tons i słoików nadal nie ma. Też masz morsy? No i pięknie, tak trzeba żyć. Z morsami koło bazy. Słoik, widzowie, mamy to. Dobra, czyli my byśmy chcieli teraz na szybkości łódkę. Problem, nie mamy trawy. Rozwiązanie, jesteśmy na biomie z trawą, więc nie jest źle. Więc musimy tutaj trochę trawy dozbierać. O cholera, bracie, ale wy tam zrobiliście masakrę. Dobra, one tam wywaliły, więc one też wywalają, więc dodajemy 2 do 2 i zgarniamy lód za friko. Dobra. Silk bym chyba wziął. Bo z silkiem, silk jest dosyć problematyczny, bo w każdym kokonie są miliardy pająków. Więc my sobie ten silk stąd jak najszybciej też zaiwanimy. Jako, że tutaj wieże, jeżeli chodzi o pacyfikowanie pająków, robią wspaniałą niemalże robotę. No, w skarbie, raszuj. Więc jak słuchajcie, dają... tutaj też drewno za darmo, trzeba absolutnie brać. Nie wiem, czy tych wszystkich spider glandów nie chciałbym teraz zużyć nawet, żeby się wyleczyć i już je zostawić, bo my z życiem nie stoimy źle. To nie jest zasób pierwszej potrzeby, więc jestem skłonny nawet go wywalić. Patrzcie, dostaliśmy światełko. Chyba poczekamy, możemy pozbierać teraz w nocy trawę. Wyzbieramy teraz może trochę trawy i rano uderzymy po słoik. On się nie powinien zdespawnować, nie? Jesteś Woodim. Łatwiej zrobić z drewna. No nie wiem, 12 drewna. Może faktycznie będzie szybciej.
A gdy słój pękł, a Bachleda zabronił wzywać kalotki, nagrywać dalej, małpa zwariowała. I jak to było? Grasuje po dziś dzień, a film ze słoikiem dostępny jest w sieci. Chyba może się zdespawnować. On chyba znika. Nie mówcie tak nawet. Źli ludzie. Źli. Absolutnie. Dobra, tu mamy światełko. Nie mamy światełko. My nie nosimy ze sobą żadnego źródła światła. Może chciałbym rozważyć? Czy mogę prosić o piorun? Tool unit. To jest shelter range, dobrze wiedzieć. To jest piorun, o który prosiłem. Dziękuję ci, losie. Okej, okay. I my możemy w sumie to wywalić, bo my potrzebujemy teraz trochę slotów. Wytworzyć sobie 4 deski. Nie mamy zapasowego kapelusza. To jest niebezpieczeństwo. Teraz mamy tego Pokemona. To... Nie chcemy tego jeść. Dobra, to zbierajmy sobie jeszcze trochę drewienka. Bo nie mamy na zapasowy... Nie, mamy na zapasowy kapelusz, ale moglibyśmy mieć więcej. A jestem zachłannym pastuchem. Jak to mawiał król Julian w Pingwinach z Madagaskaru. Zdóweczko. DST na Switcha. Powinien być licznik jedywalnie następny piorun. No, dosyć szybko by się restartował. DST na Switcha... No nie gram na Switchu, nie mam Switcha. Ale żebym dostał. Jak postać dostaje właśnie, to jest zawsze śmieszne, bo wykonuje... Jakby aktualnie wykonywania... Akcja jest przedłużana przez długość animacji otrzymywania. I to jest dosyć dzikie. Nie wiem, czy kminicie, o co chodzi, bo powiedziałem to dosyć niejasno. Okej, możemy teraz tutaj po prostu stanąć i liczyć, że nic nas nie zabije do rana. My ją pić do rana, nasza woda ukochana. My ją pić, a potem paść. Tej piosenki możecie nie znać akurat. Ona nie gościła zbyt często na streamkach. Dobra, teraz tutaj wszystko się powinno fajnie pochować. Słoik nadal istnieje. My teraz poczekamy, aż uderzy następny piorun. I dopiero gdy uderzy następny piorun, czyli za jakieś 10 sekund znając życie, zostawimy łódź i popłyniemy po słoik. Bo tak będzie po prostu bezpieczniej. Coś nie chce uderzać Wise'a. O, uderzył, okej. Okay. No bo ile może piorunów uderzyć na raz, nie? No jest chyba... Nie może uderzyć w ciągu 3 sekund dwa razy, nie? Chyba, bo my tutaj już... Halo, Kautus. Dobra, mamy ochronę. No tak dosyć szybko mu to zajęło. Ty, kolejny słoik się zaspawnował. Niesamowite. A w sumie nie pływa się aż tak źle. A może teraz jest akurat... Ty, 3 słoiki się zrobiły. Trzymajcie mnie, bo nie wytrzymię. Dobra, naucz się. Ty, map, synek. Dobra, gdzie? Koło lunarnej? Okej. Okay. To będziemy chcieli tam na pewno skoczyć. My nie mamy nasion teraz. A teraz potrzebujemy nasion. Widzowie, nie jest dobrze. My potrzebujemy ten słoik, żeby go oddać krababce. Zawsze możemy popłynąć tam ręcznie, no. Słuchajcie. Dobra, dawaj to. Zawsze można ręcznie. Da się zwiększyć ilość słoików? Chyba nie. Bo my mamy standardowe ustawienia. Teraz? Nie wydaje mi się, żeby było ustawienia świata na słoiki. Tu już dopłatny. Jeżeli ktoś nie ma w ogóle teraz żadnego skina do Walking Crane, to jest fajna okazja, żeby zyskać swój pierwszy. Bo nigdy wcześniej nie było skina do Walking Crane w Walking Crane. W Twitch dropie, nie? Okej, okay, skoczymy sobie jeszcze zobaczyć, gdzie jest w ogóle żul świń, bo nie wiemy tego, a to się też nam przyda. To my w takim razie teraz chcielibyśmy zamienić się w gąskę, ale gąska wymaga kolejnych nasion. Nie wiem, kto wymyślił ten crafting, jest tragiczny. My nie mamy żadnej metody, musielibyśmy grać wutą, żebyśmy mogli dostać nasiona. Możemy liczyć, że jakieś znajdziemy, ale to my potrzebujemy ich aż tak i tak aż 6 sztuk. Bo potrzebujemy tam i z powrotem, jak Bilbo Baggins, ale ten turycytowy za darmo jest lepszy, co? A, lepszy? Znaczy, czy skin może być lepszy? Skoro znaczy możemy tam popłynąć, nie wygląda jakby było aż tak tłocznie. Chyba nawet tam popłyniemy, wiecie?
No. Nie, tutaj akurat nie ma dużo skał. Ten odcinek jakoś się przebijemy. Postawimy sobie taką ładną dosyć łódkę i jakoś to będzie, nie? Posadzimy sobie może też drzewo, bo to też ono dosyć szybko wstaje, więc... Głos ludu oj. Przeturlał jeden złotego. To się wydarzyło, dzięki głos ludu. Co sądzisz o nowym Twitch dropie? Oj. Co byś teraz dodał z Quality of Life do dyst? Oj, Quality of Life? Szczerze to twórcy już mnie zaskoczyli nieskończonymi skrzynkami na takim, w takim stopniu, że już mi nic lepszego do głowy nie przychodzi, bo no naprawdę, ta gra jest teraz bardzo dobrze, może optymalizacja, no ale to jest coś, o co można zawsze prosić, więc to nie jest satysfakcjonująca odpowiedź głosu ludzie, znaczy może cię satysfakcjonuje, mnie by nie satysfakcjonowała. Ale ciężko mi coś takiego wskazać, jaka mechanika w Don't Starve jest irytująca i trzeba by ją wywalić. No znaczy mnie teraz irytuje lunarny grat, ale to na moje własne tutaj życzenie. Jestem męczony i prześladowany i w ogóle niszczony. Użyj jeszcze nasiona w jedną stronę na gąstę, a w drugą użyj laski teleportacji. Jak laski teleportacji? Z Tumbleweeda masz sporo nasiono. Okej, to jest dobra uwaga, ale nie wiem czy... Nie, z Tumbleweedów nie są już takie duże. W jedną stronę na gąstce, a w drugą laski teleportacji. Ale synek, czy ja ci wyglądam na kogoś, kto w ogóle jeszcze liznął magię? Zeszły ruin 18 koron, to no, taki fajny wynik. Taki o. Dla człowieka, nie? W sumie to i tak cały, no fajnie. Ja bym nie narzekał, jakbym tyle wyciągnął koron. Mamy masę mięsa, co jest bardzo dobrą informacją. Ale i tak chyba chciałbym ugotować sobie to danie cholerne. Na... O nie, mój magazyn stracił drzewo. Najgorzej. To nie powinno tu leżeć, bo wkurza mnie strasznie. Okej, tutaj leżą narzędzia. Ale tutaj leżą te używane, tam leżą nieużywane. Nie, akurat teraz bym chyba wziął szpadla. To możemy tymczasowo wywalić, bo na tym nam nie zależy. I co? Siekielka? I ciśniemy, widzowie. Trzeba ściąć kilka drzewek. Po co nam teraz drzewka? No na tę łódkę kolejną, dziadowską. Hej, pingwiniasty, chcesz mnie trochę ogrzać? A już skrzypko się strasznie skończył palić. Tak? No, widziałem dłużej palące się moby, nie ukrywajmy. Chociaż może to kwestia tego, że gram... O nie, on faktycznie jest na mnie. Pierwszy raz chyba drzewiec się na mnie rzucił. A ty gdzie idziesz, stary dziadzie? Moglibyśmy w sumie farmić, jak teraz tak sobie myślę, te skrapy. Ale tak z drugiej strony, po co nam teraz skrapy? W sensie, co ja mogę wytworzyć ze skrapów, co by mi było faktycznie potrzebne? Swoją drogą chciałbym tylko powiedzieć, że bardzo się zawiodłem na... Duclopsie, bo coś się nie respi ten chłop. Wszystko masz tylko króliki połapać. Coś się nie respi ten chłopiec. A według wiki, żeby teraz może nawet pokażę, żeby nie było, że jestem gołosłowny. Chwilę, bo muszę wejść w historię i znaleźć. O, tutaj jest. Okej, okay, jest ten artykuł. Jak sobie teraz tutaj zobaczycie. Chwilę, czy ja zastopowałem, okej, okay, elegancko. To w przypadku Duclopsa determinuje czas respawnu Duclopsa oraz ilość ataków na porę roku, więc jakby ja tutaj mam podstawy, miałem przynajmniej dosadzenia, że będzie ich więcej, a aktualnie jestem zawiedziony, bo to co tutaj widzimy to jest czyste frajerstwo, a ten drzewiec za nas idzie, cudownie, powoli, ale... ze stałym wektorem. My tu mamy łódkę. Chcemy więc chyba teraz sobie musimy dofarmić złota. W sumie możemy sobie pościnać te Pokémon. W sensie możemy je zużyć, nie? I pójść farmić golda. Tam do Talbiudów. To będzie grubo, ale co tam? Dobra, nie marnujmy. Muszę chyba też sobie uszyć ubranko, bo już mi się zaczyna powoli kończyć. A to jest zerowy koszt. Czy mógłbyś nie gasić? Dziękuję. Bardzo to miłe z twojej strony.
Dobra, szyj ubranko i mi się kończy znowu ubranko. Gdzie jest ten Trigard niby? I widzisz, że ja jestem entuzjastą drzew. Gościu, dosłownie mam trawę z czapkę z drzewa. Jestem tak wielkim entuzjastą. Przestań mnie prześladować. Dobra, potrzebujemy golda. Trochę długa ta noc. Psycha też mi siada. Okej, okay, musimy sfarmić miód. On jest mały. A nie wiem, czy ja chcę bić tego typa. Jest mały. Ja nie mam podwójnych obrażeń przeciwko drzewcom. Byłoby fajnie, jakbym miał. Ale nie mam. Spieprzaj, typie. Nie wkurzaj mnie. Widzisz, że jestem trochę zajęty. O, moje drzewo się zresetowało. Cudownie. To, które lubiłem. Za karę, że mnie tak pan rozsierdził, wskazuję pana na rozpalenie i ogrzanie mojej pupy. Dość niezacnej. Niecnej, można by powiedzieć. Okej, to bym chciał tu wrzucić. To możemy też przepiec. I nie, miód. Teraz rano ogarniamy miód. Spróbujemy naboksować jakiś tutaj ul. I musimy sobie odnawiać poczytalność. Nie, bo poczytalność, słuchajcie, jak my zejdziemy poniżej 30, to ja umieram. Ja jestem martwy, bo ja nie mogę się... To jest za dużo trzadołów na metr kwadratowy. Poza ciszyszki nie, bym mnie prześladował non-stop. Jakby był duży, to bym kombinował. Ale tak to mi się nie chce, szczerze mówiąc. Dobra, zróbmy sobie naprawiaczek, bo naprawiaczki na pewno nie zaszkodzą. A mogą pomóc. Fajnie, że mamy dosyć dużo blasku. To jest coś, co mnie cieszy. Ja chcę sobie naprawić miecza, 48% czapki, to znaczy pancerza to jest jeszcze dosyć dużo, więc nie będę jeszcze z tym nic robił. Dobra. W ogóle nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale kiedy piorun uderza w momencie zmiany pory, może z łapy uderzmy, żeby się nie niszczyły tak szybko. Kiedy uderza... Ty kupo. Kiedy uderza piorun w momencie zmiany pory dnia, to jakby zmiana jest natychmiastowa, co jest strasznie śmieszne, sądzę. O. Nie pal mi proszę dropu. Halo, Kartus? A co ty tu robisz, pszczółko? Nie ta pora roku dla ciebie. Okej, okay, jest jeden miód z takiej ilości pszczół. No. Klinge. Co to jest? Dobra, tu jeszcze jest drugi ul. Miejmy nadzieję, że drugi ul bardziej odda. Tak z 3 sztuki miodu by mnie satysfakcjonowały. I kupo, szybka. Gubię się. Palce mi się plączą. Cudownie. Dobra, nie zabijamy palących się pszczół. Ta się nie spali, ta się może... Nie, aby się nie spalił, git. Ktoś może powiedzieć, a rozwal może ul. Ale nie rozwalam uli, no bo wtedy się pozbędę źródła. Tu mamy ule. No chyba idziemy tam. Tam na pewno coś się gryzie i zaraz dostaniemy stak miodu. O tak, nie? Czemu jest zakaz kultów? Bo było ich bardzo dużo. Ludzie w czasie jednego streama potrafili wymyśleć 3 różne kulty. To było dosyć dziwne, a ja powinienem nosić ochronę przeciwporażeniową. Chociaż nie wiem, czy w tym przypadku lepiej nie... Nie, bo to jest jednocześnie chroni nas przed zimnem. Dobra, good point. Sam siebie wyjaśniłem. Witam, prezentuję... Nie, tylko nie kulty. No kult. No. Starczy, dość. To mawiał Ojciec Święty. Jan Paweł II. Dzisiaj 19. rocznica śmierci. Tak trochę tutaj biegam. Bez pałowania tych pszczół, bo liczę, że mnie ktoś wy... No akurat może nie on. Ten piorun to taki dosyć niefortunny. Liczę, że tu jakiś mechaniczny mnie zaraz wręczy w pałowaniu pszczół. Ale widzę, że mechanicznych tutaj nie ma. Co się stało, panowie? Chyba będę musiał tu ręcznie pałować. No trochę mnie to, mówiąc słowami wielkiego poety, nie zachwyca. Daj mi część pszczółek. Część się zagrywała. Ty, bo są na krecie. Trzymajcie mnie. Ty, ile miodu? Ho! Dobra, bogowie RNG są dla mnie łaskawi. Dawaj mnie to. 3 pszczoły z rzędu. Trzymajcie mnie. Jakie są na to szanse? Ty, ile miodu?
Ha! Dawaj, dawaj, dawaj. Oj, 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 oj. Ja tu chyba większe spustoszenie robię, jak ja tu jestem, niż jakbym rozwalił po prostu jeden ul. No, definitywnie. Chyba z trzy ule rozwaliliśmy. Tylko tym razem są łaskawi. No tam nie byli łaskawi. Widocznie lubią te lokalizacje, nie? Ile było? No właśnie, Duklopsy nas zawiodły ogólnie. Według angielskiej wiki powinno być więcej. Aktualnie 0. Ale może po dniu 30 coś się odblokuje, bo nie wiem, jest blokada jakaś. No tutaj trochę strzelam. O, nasiona, potrzebuję ich nawet. Jakby były jeszcze dwa, ja bym się nie obaził, bo byśmy nie musieli wracać od kebabki. Zawsze na plus. Ty możesz się nie wywracać na tych gównianych jeziorkach? Zapomniałem, że to teraz dodali. No tych jeziorek jest teraz sporo, więc warto je już omijać, nie? To nie jest coś takiego. Jest spoko do turecerowych i tych lunarnych mrożących, co? Nie rozumiem. My nie mieliśmy jeszcze jakichś nasion? Przypadkiem nie, to jest nasza jedyna lodówka. Dobra, robimy teraz żarcie na psychę. Ty, ale jak się Duklops pojawi, to ja w sumie muszę oszczędzać psychę głównie, nie? Muszę żreć to żarcie na psychę. Bo jak mi wywali bułę, to ja się złożę. Ja się składam jak stolik z Ikei. Mówię ten żart już setki razy. W sumie to już nawet nie powiedziałbym, że to jest żart. Raczej takie barwna figura retoryczna. W sumie tym jest żart. To jest tutaj trochę dzban gaming, ale nieważne. No w sumie wszystko możemy w jaja zamienić. Mamy masę mięsa, więc nie musimy tutaj się bawić w jakieś optymalizowanie gotowania. Nie wiadomo jak bardzo. Możesz nie. Kurde. Możecie mnie nie trafiać z tymi kamieniami zafajdanymi. Dobra. I mamy tutaj teraz żarcie na psychę, dzięki czemu na pewno nas te dziady tutaj nie sięgną. I sobie zrobimy jajka po... nie jajka po szkocku, gadam głupoty, przepraszam. Światło? Jajka z bekonem. Jedno z fajniejszych dań moim zdaniem. Nie to, skarbie ty moje, łudiowe. Mhm, to? Okej, okej. A, ja miałem iść po golda. No trochę tutaj... nie wychodzi mi to. Ej, jak się pojawi mysza jeleń, to będziesz potrzebował ognistej różdżki, bo będzie lunarny. Wystarczy pochodnia. Pochodnia też daje radę. Dobra, a no idziemy po złoto. Nie mamy już żadnego złota. W sumie teraz nie byłoby lepiej się tam rzucić szczupakiem takim trochę. O, fajnie, nawet mamy heala. Kozak totalny. Chyba spróbuję się teraz rzucić szczupakiem. Okej. Po złoto, bo w nocy nie będą spały i może uda mi się trochę rozłupać. To weźmiemy sobie jednak smashera planownego, bo smasher jest wydajniejszym narzędziem. Nie wiem o ile, chyba... Nie wiem po prostu o ile. Bo lunarne siekiery chyba dawały 60%, miodowa przyprawa 30%. O, śmiesznie nawet. To było zabawne. Bo ZTP-że mogą mnie wkurzyć. A, widzę, że to jest imba. 24/7. Bez spania. Czysta imba. Jest na mnie? Jak na moje jest na mnie. Jest na mnie. To dosyć cienka informacja. No bo daj mi światło. Ty ile golda? Ty kurde! Łajzo! Zafajdana. Dobra, pancerz. I biegamy z tymi pokemonami. Nie, dostanę znowu. Ale cringe, 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 cringe! Ale są szybkie. Masakrycznie. No, widzieliście, ja biegłem dosyć prosto. Relatywnie. W jednym kierunku. A strasznie mnie pobiły. Ty może ja po prostu je zabiję. Zabiję was wszystkich. Rozumiecie to? Parwy? Ty, dobre, 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 to jest życie. Idę ich zabić. Wkurzyli mnie panowie. Tylko przy drzewie wolę ich zabijać. Uwaga, przystępuję do zabijania. Przystępujemy do obserwowania zachodzących zmian. Chodź tu. Parwo, głupia. Co on zrobił? Nie wiem. Ale wykorzystam to. Bo chcę walczyć z nim pod drzewem. I to mi trochę ułatwiło robotę. Clinch czy clinch? Clinch. To drugie w sensie. Przepraszam, jeżeli
mówię jak debil, ale no to już powszechnie znany fakt. Jestem słaby z języków. Nie mów, że mnie dziabnął. Nie dziabnął, git. Tam jeszcze widziałem jednego po prawej, prawo dół. Czy źle widziałem? Boże, oby nie. A bez kitu widziałem. Czapę dawaj. A co ty tu robisz, gagatku cytrynowy? Golda chciałem. Ty, a tu nie był mój piornochron? Nie, to nie był mój piornochron, bo widziałem go przed chwilą. Dobra. Tak się staram wyhaczyć jakieś tutaj właśnie zasoby w kierunku odzyskania życia jeszcze, które utraciliśmy. Ale saka straszna. Powinniśmy... Muszę się ogrzać. Nie mamy żadnych warzyw. Okej, to możemy od razu przepiec. Dostajemy wtedy 18 punktów życia. W sumie healing salve za 2 nietoperze. Nieźle. Tylko trzeba mieć fuksa, żeby dostać 2 bazy skrzydła. Tak, to jest to, co chciałem powiedzieć. Dobra, to możemy schować. Skoczmy jeszcze poszukać jakiś malchew. Coś się powinno zaraz znaleźć. Mógłbym to zerzeć, ale to jest strasznie dobre pod... to jest raczej pod głód, nie? Więc trochę bez sensu by było to rzeźć. O, tu mamy jedną malchewę. Drugą. Dawaj drugą malchewę. Jest! Druga malchewa! Alleluja. Cieszę się. Lunarny to miecz. Co ty gadasz? Co to za miecz? Bejtrzejdowy. Wniosły je o balkę ze względu na 19. rocznicę. Właśnie się zacząłem zastanawiać, czy to w porządku, tak? Czy tak się śmiać z papieża? Znaczy, może się robię stary. Może to jest ta kwestia. Ale tak jakoś właśnie rzuciłem dowcip na temat Helical Pumy, że film jednego człowieka, który sugeruje, że Helical Puma to ja, źle się zestarzał, ale w śmieszny sposób. A potem tak do mnie dotarło to, co powiedziałem. I tak stwierdziłem, że to tak trochę średnio miłe. I tak się potem zacząłem zastanawiać. Cholera jasna. Czy to się nie odnosi przypadkiem również do pewnego żółtego świętego? No zdecydowanie tak. Jakby robienie sobie żartów jest niestosowne na ten temat. Jakoś tak nigdyś, wiecie, nie przeszła moją głowę głębsza myśl. Czy jesteś hipokrytą? No właśnie, że z hipokrytą jestem. Jestem starym hipokrytą. I ja nie chcę być hipokrytą. Widzowie, to jest problem. Ja nie chcę być hipokrytą. Ja chcę być gitem. Dobra, nie, zeżemy to, bo my nie mamy naprawdę problemów z głodem, a życie zawsze warto mieć na jak najwyższym poziomie. Dobra, to czemu oglądasz spoko, ja streamuję zamiast się wziąć dupę za magisterkę, więc żółwik dla ciebie opierdalający się. Dobra, to my chcemy teraz tu uderzyć tytuł, ile jest golda. Mamy piornochron, mamy łódź, no i co my tak naprawdę... Aha, chcieliśmy jeszcze doniczkę sobie zrobić. Z czego się robi doniczki? Z czego się robi doniczki? Skąd wracają Litwini? Ty, my nie mam... Nie, no mamy Winterfist. A, tu jest doniczka. Z kupy. Ja nie mam kupy, ale bizony? No, to chyba no problemo. Czekajcie, tu nie mieliśmy bizonów, czy mieliśmy bizony? Nie, nie było bizonów. Tu albo tu. Tu chyba bliżej. Tak, idziemy po kupę. Bierzemy sobie doniczkę, żeby posadzić sobie na łódce, żeby mieć zapewnioną ochronę podczas wiosłowania. Ja to ja muszę kilka doniczek postawić. Jak ja chcę. Nie, dwie muszę postawić, bo chcę płynąć w dwie strony. Teoretycznie najwydajniej by było postawić 4 doniczki, ale wydaje mi się, że aż tak nie jesteśmy bogolami, nie? Czemu Winterfist włączone? Wszystko jest włączone. Wszystko na tons, wszystko powłączane, co tylko się dało. Mamy też rok Karata, rok Bizona, rok Warga, rok twojego starego, jest absolutnie wszystko. Nawet to, czego nie ma w grze. Dobra, potrzebujemy kupy. Więc robimy teraz absolutny basic shit. Heh, mówicie, bo kupę, shit. Śmiesznie się zrobiło. Nie no, w sumie to nie. Ty nie bij mnie, proszę. Nie zabijaj mnie, proszę.
chcieli się zatrzymać. Gdybyście znali oryginał, to nawet by było zabawne. Okej, to jest masa kupy. Możemy nawet zrobić fancy na 3. Jakby była jeszcze czwarta, moje serduszko by po prostu było wypełnione radością i miłością. Musi ktoś jeszcze się tylko tutaj zesrać. Panowie, opierdzielacie się. Jak ktoś z tych biegających bizonów postawił tutaj gdzieś... O! Postawił ktoś tu kloca. O! Chłopie, normalnie wysłuchałeś mojej prośby. Bardzo miły bizon. 10 na 10. A ja właśnie wyłączyłem, chcąc kliknąć w crafting menu livestreama, przez co nie widzę, co piszecie. Najmądrzejszy youtuber być jak. Dobra. Już. 100 dni z modami. Była kiedyś próba, ale taki sebuk ten. Nie podobało mi się, szczerze mówiąc. Tamten stream, znaczy seria, bo to była seria na modach, nie? Była kiedyś i ona też, no i mało była ciekawa. Głównie może dlatego, że trafił się tam taki dosyć OP mod, który sprawiał, że to był NPC mod i on polegał na tym, że czasami przychodziły do ciebie losowe postacie i one miały wchodzić z tobą w jakieś interakcje i to miało być albo ułatwienie, albo utrudnienie, nie? Jakby, ja myślałem na początku spoko, że jeżeli będzie się balansować, ale utrudnień tak naprawdę nie było, a ułatwień było bardzo dużo, bo na przykład kiedyś mi przyniósł jeden NPC Airbelle, no to jest, no kurde, trochę dużo jednak Airbelle dostać za freeko, nie? Więc no to trochę zepsuło tę serię, ten modzik. Dobra, doniczki. My potrzebujemy dużo doniczek, dużo drewna. Nie uwierzycie, skończyło się drewno i musimy znowu po niej iść. My favorite quest. Idziemy po drewno, widzowie. My favorite food is fish. Tak zwany certyfikowany student debil. Yes. A takie głupie mody, na przykład anime postacie, czy Pongleg, Beard, czy Gloomgirl. A to na każdym z... Oh fuck. To na każdej serii z grania tak naprawdę mi się wydaje, że to się pojawia. Te mody. Znaczy był taki okres, że się to pojawiało. Czy ja widziałem nasiona, czy ja nie widziałem nasiona? Okej, założę, że już przestały mnie gonić. Ta. Speedan drzew. W sumie jak mi się czapa skończy, to ja będę w dupie do Blinka. Wolałbym nie. Jestem entuzjastą niebycia w dupie. Co ja właśnie powiedziałem? Ja muszę czasami myśleć, zanim coś powiem, bo to jest naprawdę, czasami takie głupoty mówię, że to jest tak odskoczni. I to niekoniecznie w skokach narciarskich 2004. Dobra, weź sobie wykonaj animację ataku, a ja sobie wykonam kolejne drzewko. Nie ma! Widzieliście? Starzak sam normalnie. Ściąłem palące się drzewo do końca. Dobra. Ty kupo. Wykonaj sobie animację ataku. W ogóle, jakie macie plany na weekend, widzowie? Wiecie, że ma być, dzięki Simon za subskrybera, ma być 30 stopni, czy tam 25. Słuchajcie, 25 stopni, to jest piękna okazja. Więc ja ogólnie mam taki pomysł, dzięki Magesalker za subskrybera. Dziwnie to powiedziałem, ale taki nick, już mógł rzec. Dzięki wielkie. Ja mam taki plan, żeby wstać skoro świt w sobotę albo niedzielę, nie? I pójść na rower, nie uwierzycie. Zupełnie jakbym jeździł chętnie hobbystycznie na rowerze. Ale pojechać na przykład 300 km do Gniezna, do Gniezna to ja mam 60. Żeby pojechać sobie do miasta, jakim jest Gdańsk. Zobaczyć morze z Poznania. I to jest ogólnie mój plan. Żeby cały dzień sobie pojechać, ale słuchajcie, to jest... No dobra. O, uspokoił się, ale kozak. To jest, słuchajcie, 300 km, to jest 15 godzin jazdy takiego wolnego tempa. No to jest do zrobienia. To jest... Do zrobienia, nie mówię, że to będzie łatwe, nie? Ma gdzieś drzewca, który go zaatakował. No po prostu kajtuje, nie? Jesteś chory... O, to zdrówka. Ja ostatnio chorowałem chyba 2 tygodnie temu i to jest po prostu tak straszne, więc życzę ci, żebyś jak najszybciej wyzdrowiał, bo po prostu... Kiedy człowiek choruje, to tylko wspominasz te piękne chwile, gdy mogłeś oddychać przez obie dziurki, przez nos. I jakby tęsknisz za nimi. A teraz, jako człowiek zdrowy, no tak,
zawsze. Dzięki Milena Misikowska za suba. Nie doceniam tego. Oddycham przez nos bez żadnej większej, głębszej myśli. My chyba mamy wszystko. Możemy uderzać do starej baby. Szkoda, że to no, nasz Pokémon. Dobra, wyrobimy się może, bo to nie jest dużo. Ja myślę, że my się w dzień doby wyrobimy. To nie jest dużo. Lecimy, let's go. Go, 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 Power Rangers. Tylko pytanie, czy te drzewa w ogóle urosną? Ile potrzebuje drzewo, żeby urosnąć? Czy może w drodze powrotnej będzie przynajmniej plus? Bo teraz tak sobie myślę, że my powinniśmy to posadzić i poczekać, aż te drzewa w ogóle urosną, nie? Dawaj kaczkom. Nie ma nasion, bo ptaki zimowe nie zrzucają nasion, przez co tak naprawdę... No. No. No właśnie, no. To kupa, nie? Kupa gaming. 1-2 dni. Pół godziny chyba. Do kebabki? Co wy? I przecież drzewa strasznie szybko wyrastają z doniczek. I ogólnie przechodzą z... Ja myślę, że one przechodzą w ciągu 3 minut. To jest mój typ. Na pewno nie pół godziny. Ogólnie... Czekajcie. A nie, nie zobaczymy sobie. Tutaj mają 6 minut, 5, 3, 5, ale to jest co innego. To nie wiem, czy tam możemy na to tak patrzeć. Z bagna byłoby bliżej, ale z bagna nie chcę. Dobra, czekamy, aż uderzy piorun i potem speedanujemy łódkę. Jest i piorun. Uff, mam. Przez chwilę się przestraszyłem. Chyba mamy. Teraz byśmy chcieli doniczki popostawiać. Halo, Kautus? Aha, bo ja doniczek sobie nie nazbierałem. Beka ze mnie ogółem, rzecz biorąc. Weź mi, dajcie postawić tu doniczkę. Okej, okay. I my potrzebujemy tak naprawdę chyba 3 doniczki wystarczą. Teraz tak sobie myślę, że to co my tutaj postanowiliśmy, to jest trochę duża ekstrawagancja. Więc zrobimy tak. Ty co tak uderza? Ty Dewclops przyszedł. Twój stary winiary. A, jest świąteczny. A się świątecznie zrobiło? Bonjour. Czyli nie musimy się śpieszyć. Dobra wiadomość. Nie, no przyjdziemy do niego później. Teraz zrobimy ważny task. Jakim jest posadzenie choinki na moim drzewie. Na mojej łodzi. Dobra. W ten sposób będziemy mogli w każdym kierunku pływać. W cieniu drzewa stojąc. Ale powiedziałem teatralnie nieco. O panie. Przyszedł na papieżową. To znak. Nie no, nie mam psychy na niego. O panie, to ty na mnie spojrzałeś. Twoje usta dziś wyrzekły me imię. Swoją balkę pozostawiam na brzegu. Razem z tobą nowy zacznę dziś łów. Ach, piękne czasy. Better times. Dobra, ładujemy się na łódkę. Nie ma co. Ja jestem, słuchajcie, przekonany. A to nie po... 2 minuty. 2 minuty. Widzicie, jak szybko? Za 2 minuty będziemy mogli się cieszyć... O fuck, po kapeluszu. Ty kupo! Ja pierdzielę! Jakie to było bliskie. Bliskie spotkanie z naturą, z przyrodą, z wpierdzielem od deszczu. Przydałoby się lepsze wiosło. Weź szybciej, panie Daleczku. Ile jeszcze? 1:20. Jak się okaże, że nie daje ochrony, to będzie beka. Na łódce chyba łatwiej dostać gradem. No właśnie tak, debatable. Kurde, nie no, w nocy to będzie masakra. My jeszcze nie mamy naładowanej latarni. XD! Widzowie. Ile, nie ma gdzieś? Białego wiosła? To nie ma. Trzymajcie mnie. O co tu chodzi? A i tak musimy dopiero za dnia, nas interesuje w sumie bycie u kebabki, nie? Tak naprawdę wieczorem to nam nic nie daje. Bo my i tak musimy z kebabką zrobić deala na słoik. Ty, ale żeby rekin czy jakiś rajd nas nie zaatakował, bo to też będzie grubo wtedy. Ja o tym w ogóle nie pomyślałem. ...66% czapki. Nie no, jeszcze jest druga, jeszcze jest trzecia do zrobienia. Nie jest tak źle. 16... Kurde! Mało widzę.
To jest definitywnie wada. Kurde. Nie wiem, czy ja bym nie chciał zorbakować. Dobra. Jest G w tym momencie. Jest bardzo G. Jak chcemy sobie zmienić kierunek, to idziemy do innego drzewa i też jest elegancko. Widzieliście kiedyś taką herezję? O, to smaszło nam się przyda, teraz tu widzę. Tu my w ogóle dopłyniemy do tego Pokemona? No, nie jesteśmy daleko. O, narwal. Równie dobrze mógłby być rekin, nie? Zimno nas nie dojedzie? My nie mamy nic na ciepło. Szkoda, że nie mamy Roberta Kotwicy. No, Robert Kotwica zawsze OP. My ryzykujemy życie tylko po jeden głupi schemat. Trzymajcie mnie. My chyba tutaj nie mamy ochrony. Nie, 3 to taka optymalna ilość, bym powiedział, drzew do sterowania łodzią. Rekin. No szkurde! Chyba się nie striggerował na nas. Poszedł na jakieś ryby. Git nawet. Też szybko jest, płyniemy. Przepłyniemy? Nie przepłyniemy. Nie, spodziewałem się, szczerze mówiąc, trochę bałem się, że będziemy mieli 10 rekinów na raz. Aż tak źle nie jest. Ile bym dał za lepsze wiosło? Chociaż może lepiej nie, biorąc pod uwagę, ile tu jest przeszkód wodno-lądowych. Ty kurde! Ty, ja widziałem, co ty robiłeś! Dobra, ostatnia skała. Ty! Ale łódź stolował! Moją piękną łódkę. Wy to widzieliście? Za chłop. Ale na wyspie kababki są pszczoły, więc powinno być git. Powinno być G. 13% latarni. Ja chyba bym chciał tu rozpalić sobie łogiń. Tak, bo ciepełko to będzie dobra rzecz. Dobra, stańmy pod tym drzewem. O cholera, mało tych skał. No tak. Ja nie wiem nawet, jak ja tu przypłynąłem. To tak fuksem chyba. Niczo takie konkretne. Ty, ale ja z głodu umrę. Czy nie? Hejka babko, jak ci się podoba ten świat? Nie sądzisz, że jest absolutnie przepiękny? Chodź tu. Chodź, pod drzewem sobie staniemy. Jak zakochana para. No ty... Ona tutaj też nie wie, jak żyć. Aha, pauza. Mam słoik. Muszę dla niej zrobić questa, żeby móc dla niej coś kupić. Dobra, pamiętam. Tu są... możemy sobie wziąć drzewo na lepsze wiosła, więc tu już możemy z góry wydupcyć. Dawaj to. Okej, okay, tu opieniek. Patrzcie państwo. Możemy, nie wiem, posadzić se w bazie dla beki, for memes. Żeby nie spaliły się te. Dobra. Dobrze, że jest ten quest zafajdany. Przepierz wodorosty. Dwa możemy sobie przepiec, no. Ale psycha zapłakała. Usiadł i zaczął płakać. No, powinniśmy się pośpieszyć, żeby może za dnia wrócić. Dobrze by było, nie? Dobra, mamy co chcieliśmy. KACPERT25 przeturlał 1 złotego. Dawaj lepsze wiosło. Wywalam stąd, elo. Może byś tak odświeżył poradnik o przyzywaniu Celestiała? Przydałoby się, żeby nowy gracz wiedział o tym, że musi jeszcze zebrać skrap ze złomowiska czy z małpiej wyspy i że nie musi zbierać 3 burz. No, przydałoby się, to prawda. Ale gównianie tutaj to jest zrobione. Znaczy, ja nie mówię, żeby się nie przydało, nie? Absolutnie. Ale myślałem, żeby się najpierw wziąć za odświeżanie poradników jeszcze z Hamlet, czy tam Shipwrecked. Bo one dostały tak naprawdę po jednym poradniku. Tam każdy... A to nie są duże tematy, nie? DLC.
Jakby to można w kilku fajnych filmach tak ogarnąć. Byłoby to chyba na plus. Ty, rekiny się gryzą? Beka. W życiu nie widziałem walczących rekinów. Chociaż może w sumie cele, biorąc pod uwagę, że tu Gewel jest bardziej popularny, to może to by było jednak bardziej rozsądne. No nie wiem, dobra. Czy my zdołamy w ogóle uratować tę łódkę? To jest pytanie za 10 punktów. Tu powinien być gdzieś jakiś pszczeli dom. Zawsze na mozaice był jeden domek pszczółek. A nawet jeżeli tutaj nie ma, no to tutaj mamy dużo żądeł. Ja bym chciał uratować chyba tę łódkę, bo ona jest fajna. Może nie robi wrażenia teraz, ale no przydałoby się mieć jakąś taką łódkę. Więc uratujesz, myślisz, jakimi sklepami? Tak, od Zwakstafa i Świniołaka. To jest już teraz z tych dwóch Pokemonów item, nie? Nieduży temat jak film o obrażeniach. Nie no, film o obrażeniach to była masakra. Nie, chociaż kajtowanie mobów to był największy boss wśród filmów, jaki w życiu zrobiłem. Nie, w sumie to chyba byśmy się wyrobili ze wszystkim. Chyba będzie G. Fajnie by było nie psuć jeszcze bardziej tej łódki. Okej, to robimy teraz speedrun bazy, żądeł, naprawiaczek, jakiegoś żarcia. I ogólnie my mamy małą dziurkę, więc my mamy tutaj 400 sekund. 400 sekund to jest sporo czasu. Dobra, dawaj jeszcze mi tutaj jednego szybkości, dawaj. Żebyśmy... A potem się tym Pokemonem zajmiemy. Ja grałem cały czas Bright Shade Armor? Bez sensu. Chociaż może jak się mam tak mało życia, to może jednak ma sens. Zmieniam zdanie, przepraszam. Dobrze, że szybko zmiarę zmieniłem. Mi się pobagowało na głównym świecie i może mi się zespić ponownie Świniołak na powierzchni. Może to być kwestia Lancelfalon? Nie jestem pewien. Kurde! A żeś mnie prawie stolował. Tak, to może być kwestia Lancelfalon. Okej, ja nie patrzę na czat. Nie patrzę. Nie patrzę na czat, nie patrzę na czat, nie patrzę na czat, nie patrzę na was, nie patrzę na was, nie pokazuję palcem, nie śmieję się. Bait shady? Nie, że bait shady. Mhm. Dobra. Zeżremy wszystko, wolę mieć więcej życia. Dobra. Idziemy naprawić szybko łódkę. Tak. Coś mu miałem powiedzieć, ale nie pamiętam co. Nie umierasz, wcale nie umieram, wcale nie jest źle. Nie, to ja myślę, że my jak chcemy w ogóle ruszyć bossa, jakim jest Dewclops, to my musimy przede wszystkim zadbać sobie o lepsze przygotowanie. Co to oznacza? Zrobić sobie jedzenie na leczenie, leczenie na poczytalność, czyli nie będzie raczej z tym większego problemu. I wtedy, no i wziąć sobie większe może ilości wyposażenia i wtedy możemy z tym typem zacząć sobie powoli się bawić. Ale fajnie by było to zrobić oczywiście od razu. No bo w sumie on, no, zima się nam zaraz skończy, a fajnie by było, żeby się jeszcze drugi chociaż zespił. Żeby tak może nie było aż tak żałośnie. Dobra, łódka jest cała, łódka przetrwała. Cudownie, bierz Dewclopsa pod pachę i zaprowadź na lunalne chwasty. Vanna myślisz, Vanna, jak ja cię za to szanuję. Jeden z nielicznych, szlak by to. Dawaj latalnie, dobra. Kupo strzelająca laserami. Ja nie wiem, czy ja chcę go pod pachą, szczerze mówiąc. To nie jest, są sprzyjające warunki do pracy. To nie jest coś... To nie jest sytuacja, w której czuję się komfortowo. Nie wyobrażacie sobie. Ale potrzebuję, dobra, dogrzeliśmy się trochę. Spróbujemy dogrzeć do rana. Bazę ci nie rozwali? Nie, jak się z nim dobrze podejdzie. Tu są jeszcze te cholerne... Dobra, załóżmy to, bo ja dawno nie widziałem żadnego pioruna. O, właśnie o wilku mowa. No, ale pioruny nawet
Nie są aż tak zabójcze, jak można by się tylko spodziewać. Dobra, wykonaj sobie atak, żebyśmy go nie stracili. A mi się uszy zatkały. Zaprowadzimy go faktycznie na... On się chyba wywali na Blade-Shade'ach. Tylko potem będzie lunalny. Problem trochę mały. To pozbywam się w tym momencie elementu przygotowania. Dobra, zostawmy może go tutaj. Gdzieś tak właśnie na wysokich ptaszolach. Zrobimy sobie przygotowanie, rozwalimy na spokojnie tamtych typów i wtedy ruszymy. Do drzewców zaprowadź. Gdzie my mamy drzewców w ogóle? Na pustyni na pewno gdzieś są, ale to tak ogólnie. Nie zaatakowali? Tu daleko się zespili najwyraźniej. Dobra, wywalmy trochę gówna z EQ. Na 1% pochodni to też jest gówno. Łódka to jest definitywnie gówno. To by było fajnie od razu posadzić. Drewno by potrzebujemy. No bo nie idzie ci to za bardzo, a my tego drewna tak pilniej potrzebujemy niż nie pilniej. Aha. Może wstąpimy jeszcze na szybkości do jaskiń. Turbina Bambik nie ruszył magii, potwierdzam. No pochodnia wystarcza na lunalnego Duclopsa. Tylko pytanie, czy mój skill wystarczy na lunalnego Duclopsa. Dobra, pozbądźmy się teraz tych Pokemonów. Czyli bierzemy to i to i może jeszcze naprawiaczkę. No tak, kurde, fajnie się dosyć ostawili. Nie ukrywam. Dobra, wysyłamy laser śmierci. Ekwipuj. Idzie do nas. Może by nie dostać teraz. Ważniejsze. Turbina przeturlał jeden złotego. Nie wydaje mi się, żebym sobie przeturlał. Turbina na parę, wodę, gaz czy wiatr? Zostałem. Na jaki jestem biom? Jestem na parę oczywiście. Oj. Strasznie dużo, strasznie się gęsto tutaj zrobiło. Ja sobie jednak założę. Nie, ja potrzebuję to nosić. No tam wysyłaj te pociski, ty głupi typie, wywalu, to fajdany. Ej. Koniec? Chyba mojej laski, oczywiście, że tak. Okej, ktoś mnie pytał, co bym chciał zobaczyć w Dunsterwie. Chciałbym móc... A, chwilę, muszę się skupić, bo ja się zaraz umrę. Się zaraz umrę. Okej, okay, jeszcze tamten jeden Pokémon. Dobra, wziął i zdech. Git. Kapelusz taki trochę bezpieczniejszy. Jeden, drugi. Dobra. O, my mamy światło w bazie. Jezu, jak dobrze. Dziękuję ci, losie. To jest na psychę. Super. My możemy zacząć od razu sobie gotować. Okej. Okay. To byśmy mogli mu dać w sumie. To byśmy mogli skończyć sadzić. Chociaż nie wydaje mi się, żebym był zainteresowany sadzeniem tych roślin. W sensie zbieraniem ich, nie? Póki nie jesteśmy w cieniu gigantycznego drzewa. Okej, okay, ja potrzebuję pilnie kolejną czapę. Drewno. Szukam drewno. One mogą już teraz stracić życie. Ja teraz muszę... Ty kupo. Ja glomera muszę iść szukać teraz. A jak nie wiem, gdzie jest glomer. Nie jest dobrze. Ale to jest standardowa część tej serii. Nie jest dobrze, chłopaki. Dostajemy po dupie. Jeżeli ktoś chciał serii, w którym ja się sram non-stop o przetrwanie, to jest dokładnie ona. Bo to, co tutaj się dzieje, to w ogóle przekracza ludzkie pojęcie. Ja już przestaję być człowiekiem, żeby... A, ja miałem zapasowy kask. G. Dobra. Jaja. Ty kupo! Blade Shade'owa. Znowu! Trzymajcie mnie.
Trochę speedan zrobiliście, chłopaki, nie sądzicie? Dobra, nie, ja nie mam czasu, ja muszę iść po te następne... Warli przytulał jeden złotego. Dobra, idziemy w dupę z nimi. Jaka jest twoja ulubiona potrawa? IRL i z jakiego powodu? Ulubiona potrawa w życiu? Chyba taki klasyczny schabowy. Jakoś zawsze do mnie przemawiała ta potrawa. Dobra panielka koniecznie tutaj jest. Znaczy może schabowy, może kurczak, tutaj zależnie. Jeżeli chodzi ogólnie o jedzenie, tutaj pozwolę sobie wykroczyć, to chyba będzie to pepsiawa. Akurat jestem uzależniony od pepsiawy już od którego roku? Ja się zacząłem uzależniać od pepsiawy wieki temu. No zawsze jestem uzależniony od pepsiawy. Całe gimnazjum żłupałem pepsiawę, całe technikum żłupałem pepsiawę. Każdą sesję żłopię cukier. Dzięki TH24 za suba. Twoje zdróweczko. Mhm. To polski obiad, akurat bez mizeli, więc to nie jest taki typowo polski. Ale no dobry kotlet to jest dla mnie wysoki tier jedzenia, akurat o wiele wyżej, nie wiem, niż sushi, pizza, kebab. Jakby kebab jest super, pizza też, ale... Kurde. Aha, ale my teraz, wiecie co, to my sobie odejdziemy, żeby to się nam zdespawnowało. Aha, my teraz jesteśmy w gównianym... Wow! Nie, dziękuję ci losie, to nie było zbyt miłe. No fuck, zagrował się jeszcze na nas. Dobra. Może uda... No musimy kajtować. Nie mamy innej opcji. Kapelusz nam się spali. No trudno. To nam nie daje ochrony. No dobra, zdążymy. Trzeba będzie się tam szybko władować, żeby tego glomera tam przechwycić. Wolfgang przeturlał jeden złotego. Ile wyciskasz na klatę, bicka, trika w martwym? Nie ćwiczę. Górnych partii. Akurat chcę się przejść w końcu na siłownię, bo jak byłem u typa właśnie, żeby wymierzył mi pod rower wszystko, to powiedział mi, że kolarze ogólnie powinni jakieś takie ćwiczenia sobie zarzucać, żeby po prostu wyrównać to wszystko. Wow, dosłownie miałem sekundę i już dostałem kamlotem oczywiście. Ja tego nie robię. Bo jestem bambikiem bez fałdolców. Okej, tam gdzie jest drugi pożar, tam jest nasze itemy. No ale chciałbym, bo szczerze, no u mnie górne party to jest wstyd, żenada. Absolutnie nic tam, niczego nie ma. Dobra, i uciekamy, bo tu jest masa koci, szopów. I właśnie ja się martwiłem, że nam go zabiją, nie? A my go od razu chwyciliśmy. Jak my tam przyszliśmy po tego glomera, to on dopiero się respił przez to, że my odeszliśmy od stoiska. Więc to było dosyć mądrze rozegrane, sądzę. Ale no, jakby przez to, że ja tylko jeżdżę, to ja mam potężne nogi i jestem jak z tego mema. Gościu, który pamiętał tylko i wyłącznie o dniu nóg. No i chciałbym to zmienić, nie? Bo kiedy, jak nie teraz? Ale z drugiej strony to wymaga ruszenia dupy, a ruszenie dupy zawsze jest trudne. Okej. Okay. Fajnie, że go mamy teraz. Aglomera... Nie, moby ogólnie nie dostają obażeń od gradu. To ma się zmienić, klejarze mówili, ale kiedy, kto to wie. W sensie, kiedy klejarze wprowadzą jakieś takie dobre rozwiązanie w ogóle na ten grad, to wtedy coś powiedzieli, że się pojawi, nie? Idą psy, a my nie mamy żadnych statystyk. Witterbottom przetulał jeden złotego. Jaka jest twoja ulubiona lektura szkolna? Szkolna? Na Hobbit? No i ogólnie nie lubiłem książek. W sensie dużo czytałem za dzieciaka, ale raczej z nudy niż cokolwiek innego. Okej, okay, musimy coś zerzeć. Może być. KACZEK21 przeturlał 1 złotego. No bardzo możemy iść. Czy zrobisz tier listę postaci na rok 2024, ewentualnie po jakimś rewerku? Chłopaki, on nie wie. Dosłownie to jest film, który ostatnio wrzuciłem na kanał. Tier lista postaci, nie? Dobra. Nie mam pojęcia, jakim cudem tak super poszło z tymi psami, ale ogólnie psy ustawione na tons są strasznie żałosne. I no, myślę, że mogłyby stanowić większe zagrożenie. Że powinny stanowić większe zagrożenie niż faktycznie stanowią. Mhm. Dobra.
aż podskoczyłem na krześle, unikając tamtego Baytrade'a, nie wiem czy zauważyliście. Ty grasz na patchu wprowadzonym dzisiaj, a co dzisiaj weszło, bo nie jestem w temacie. Jakbyśmy jeszcze z lodówki wyjęli mięso jedno. Pauza! Fuck, no i w dupę z życiem. Dobra, bo mam 3% kasku, czyli mogę dostać raz kamieniem, a potem będę wystawiony na damage. Tam jest las. Siema Mato. Nie widzę, widzę, że coś piszesz, ale jestem trochę skupiony na przetrwaniu. O, drzewo za fujko, kozak. Dobra, chowamy się. I zapasowy myk. Pięknie. Kask. Ja muszę w końcu mieć życie. Widzowie, ja się ruszę. Ja bym chciał bić tych duklopsów. Ale życie! Ja muszę żyć. Ja chcę żyć. Widzowie, ja chcę żyć. No, zrobimy teraz rzut na ten garnek. Pauza, mięso, kuk i git. Możemy ukraść jeszcze jakieś jajo faktycznie. To brzmi jak solidny plan. Mhm, co tam piszesz? Dałeś topkę, a nie tier listę. A czym to się różni? Czym się różni topka od tier list? W sensie może poza tym, że w tier listach masz wyraźny podział na tier. Czy jest jeszcze jakaś różnica? Znaczy do mnie ogólnie nigdy nie przemawiał podział na tiery. Jakby ja zawsze byłem fanem najlepsze, najgorsze. 1, 2, 3. Po co sobie bardziej kombinować życie? Dobra, ukradnijmy jajo. Bo z jaja się najprościej gotuje rzeczy. Okej, możemy łatwo umrzeć. Nie bij mnie proszę. Don't hurt me. Don't hurt me. No more. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. No more. Tu. Ti kupo. On mnie zabije? Czy on mnie zabije? Czy mnie nie zabije? Jest nadal na mnie zagrywany, jak wściekły. Jakbym mu ukradł dziecko, żeby je zjeść. A, dokładnie to samo zrobiłem. Dobra. Mnie teraz pion nie zabije. Może się zaraz zdeagrować, bo dawno nie uderzył. Albo i nie. Zależy, jak mu się trafi. Dobra, wrzucamy. Pauza. Dwa patyki. Kuk. Przechwytujemy żarło. Czy wy to widzieliście? Zostałem kamieniem księżycowym. Straciłem durability na kasku. On się zniszczył. Przez to miałem przedłużoną animację, gdy... No nie miałem za dużo czasu. Czy ja muszę to mówić, że nie miałem za dużo czasu? Więc zbroja pełna. Bez żadnych wątpliwości. Dobra, wykonał animację. Możemy zjeść. Mamy trochę więcej życia i raczej nie jesteśmy na strzała. Zabijemy go teraz. Czy dobrze, że wymaksowałeś drzew w kołosie? Według mnie to jest dobra decyzja. Vortox przeturlał 1 złotego. Nie teleportuj się etatowo. Ja ci dam schabowego, a ty mi swoją duszę. Pasji? Ale takiego dobrego czy takiego se? A nie, to i tak byś musiał mnie zabić. Ja nie chcę, ja chcę żyć. Czy to może być dostawa nie do domu? W sensie, że potem odbierzesz co twoje. Możemy się tak zgadać. Czy ja mogę ich zbić manualnie, jak człowiek? Bo szczerze mówiąc, ja chyba wolę ich bić tak, nie? I mieć ochronę przed gradem, niż nie mieć ochrony przed gradem, a mieć więcej pocisków. Dobra, zaplączmy ich. Byłem w tobie zaplątany, jak była piosenka mocnego kochanka. Nie wiem, kto kojarzy, tym kojarzy. Pozdrawiam cieplutko. Ja to zbiję, ale nie wiem co. A, tego Pokemona zbiłem. Dobra, beka. Zimno mi. Niedobrze. Muszę się ogrzać. O nie. Ty, wolałbym z nimi w nocy nie walczyć, taka luźna myśl. Dwóch albo trzech jest, trzeba wykajtować. O, pięknie. No jeszcze nie zaczął wibrować nawet. Tyk, zyk, zawibrował! Zawibrował mnie przez pół mapy. No właśnie coś tak czułem, że za długo go bije. Dobra, jeden padł. Wchodzimy.
Można by pomyśleć, że walenie chruszczkami powinno być bezpieczniejsze. A nie do końca tak jest. Ja nie oceniłbym tego, że to jest dużo bezpieczniejsze. Ja nie mam już kapelusza. Ja muszę się schować pod jakieś drzewo żałosne. I całą noc tu siedzieć. Trzymajcie mnie. Nie mam... mało zbroi. Dobra, idziemy do lasu. Aha, dobra. Teraz jest apogeum deszczu. Nie, umrę. Ja nic nie widzę. Do lasu, widzowie. Nie, ty trafiłem! TK 24 godzin przeturlał 1 złotego. Dzięki TK 24 godzin. Mój pierwszy donate. Mam małe pytanko, jaki pakiecik polecasz skinów? Kasy nie mam xt. Duch. Dobra, jestem bambikiem bez fałdolców. Trudno. Ale jestem bambikiem. Jaki polecam pakiet skinów? Gojowy. Wanda przeturlał 1 złotego. Nie wiem, jak on się nazywa. Jaka jest twoja ulubiona data? dd.mm rerer podkreślenie. Zdecydowanie jestem przeciwko pisaniu month, day, year. To jest dla mnie absolutna herezja. Cios kamieniem w głowę. Nie, te trady to była tragedia. Może spróbujemy je zbijać na takiej zasadzie, że po prostu korzystam z laski bez zbroi. Już w dupę. Tak zwaną. Albo nie. Gdzie jest ta laska gówniana? Po prostu ostrzelać, kurde. Krótka piłka z mojej strony. A jak wiecie, zużyjemy nawet ich trochę więcej, no to nie jest porażka. Jeżeli możemy sobie ich zrobić no damage, no bo nam zależy na tym, żeby żyć. Ja chcę żyć. Jak to mawiał Adaś. Ty, ale w ogóle się nie triggeruję, o co chodzi? Aż mi laska się rozwaliła. No właśnie, się striggerowali chłopaki. Gdzie jest Duclops? Na północ. Ty kupo. Ty, co tu się poplątało tak? Bo ja już nie wiem, szczerze mówiąc, gdzie ja jestem. Ty, je padł. Git. Ty kupo, Bajtrzejdowa. Nienawidzę was wszystkich. Padł. Tak trzeba było robić od razu. To jest rozwiązanie. Pałować ich. W turbowniku, co tu się od Janie Pawła? Dopiero co wbiłem, a tu takie bambuzy, rzeczy się dzieją. Co tu się dzieje? Co? Z góry odpowiadam. Otóż gramy na świecie, w którym wszystko jest ustawione na tons. I to nie ułatwia życia, szczerze mówiąc. A, my tutaj mamy 2 sety dropu. Fajnie. To nie ułatwia życia, kiedy wszystko jest ustawione na tons. Powiedziałbym nawet, że jest dosyć trudno. Moim bardzo ekspercką opinią będzie to. Dobra, ale mamy teraz ogarniętą sytuację. Możemy się wyleczyć. Podregenerować i nie ma aż takiej tragedii. Okej, okay, my musimy wrzucać raczej te jaja, te na jaja. Nie mam znowu kasku. Ja nie wiem, jak ja to robię, że ja cały czas nie noszę, doprowadzam się do sytuacji bez kasku. Wybitna jednostka, wybitny pro player. Nie, jak się okazuje, nie do końca. No w sumie to lepiej już nosić to i nie dostać błysk w pełnej. Idziemy do lasu znowu. Aby się to nie skończyło moją śmiercią. Znowu. Spróbujmy ominąć tamte pokemony. Dokładnie o tym mówię, pokemonie. No aha, bo on idzie na żarcie. Dobra. O. Widzieliście to? Speedan w ogóle dostania po mordzie. Mam szyszki. Musimy zbierać szyszki. Uspokoimy go. Kask. Lepszy.
Okej, okay. Dopasowy kask. Mhm. Cudownie, przynajmniej się ogrzejemy. Ale co jak co, ale Daudiego też oddaję. Chciałbym uprzejmie zameldować. W sensie nie jest jakaś może nie wiadomo jak OP. Ale coś tam daje i czuć jednak ten wpływ na podczas gameplayu. A już traciłem podczas zombania tych 7 kłód kolejne wciul tego. Nie, on jest szybki. Nie, idź sobie. Nie lubię cię. Możemy cię ignorować. Czy te lasy mogłyby przestać płonąć? Ja potrzebuję tego drewna. Naprawdę. Okej. Okay. O nie, on do mnie! Do mnie strzelałem, do Polaka! Kupy. Bajtrade'owe. Niekoniecznie oni są akurat bajtrade'owi, ale kupami są. Do Polaka strzelają, do Daka. Naśli na nich Duklopsa, nie głupie. Nie głupie widzu. Makumba przeturlał 1 złotego. Dzięki Makumba. Powiem Makumba. Ci tak, toż to herezja tak grać herezja. I widać, że sobie nie radzisz. Wracaj do tego, co umiesz robić i raszuj Klausa bez jelonków no damage. XD. Nigdy w życiu. Jakby podoba mi się to wyzwanie, szczerze mówiąc, bo jest trudne, ale jest jednocześnie do zrobienia. Jakby dobrze balansuje właśnie na tej granicy trudności, bo jest takie właśnie, jakby to powiedział mój stary, takie nie za słodkie, nie za byle, jest po prostu prima sort. No tak. Dobra, ja potrzebuję kamienia dogrzać. I to jest w nim super właśnie, że jest prima sort. No bo faktycznie trzeba się pozbyć tych typów. Mhm. Dobra, chodźmy do Duklopsa. Chona jakiegoś, nie wiem, Talbiuda czy coś. Ja mam zapasowy kask? Mam zapasowy kask. Jakim cudem on się rozgrzał do czerwoności? Nie rozumiem. Hej, dawaj jajo. Dawaj jajo. Nie, strygerował się. Nie. Tutaj są w cringe. Mhm. Hej, skalbie. Honey! I brought some guest. Guest się mówi, nie guest. W sensie, że Talbiuda do zbicia ci przyprowadziłem. Pajek pałuje, pajek pałuje, ale dumny normalnie jestem. A się zajarało. No, teraz musimy ich tutaj napuścić na siebie. A on jest pięknie strigerowany. O, mamma mia. Już jest pięknie na pierwszym. Wall mu wywalił laserem. Wy to widzieliście? Ty, on jest niezmordowany na mnie. On jest... On mnie po prostu nienawidzi. Jak Żyd Pana Jezusa. Nie, nie powinienem tego był mówić. Sorry. Lubię ten tekst z Kapitana Bomby. Bardzo zdobył moje serce. Ty. A w sumie, czy jest on błędny? O, walczą w końcu. Cudownie. Jest historycznie poprawny. Dokładnie tak. Po co mi Glomel? Jamik, oczywiście, że tak. Ktoś się pod ciebie podszywa? No to słuchaj, wiesz co robisz, żeby okazać dominację. Hehehehehehe. Czy Jezus nie był Żydem? Był chyba. Co? Być Żydem? Religii żydowskiej. Znaczy, no wychował się w żydowskim społeczeństwie. Więc tak jak w sumie dzisiaj wszyscy... Nie, czekaj. Nie wiem. Nie wiem, to jest trudne pytanie, bo chciałem powiedzieć, że tak jak my wszyscy jesteśmy trochę chrześcijanami, bo każdy prawie w Polsce został wychowany na chrześcijanina. Dobra, nie każdy, ale zdecydowana większość ludzi. Myślę, że na podobnej zasadzie mógł być. Chociaż on wyznaczył swoje własne trendy. Był, okej, dziękuję za opinię. No nie wiem, no słuchaj, czy to nie jest rzecz, o której się mówi często? Jakiego wyznania był Jezus? A ja właśnie widzę kolejnego typa, który do mnie tupa wesoło. Chodź tu. Potrzebuję cię trochę bliżej. O, śnieg jest czerwony nad nim. Śmieszne. Ty, śnieg! O mój Boże, to rzadka chwila w tym... O, się skończył. Dobra, już nie. Już nic. A potem czarno. A potem nic. Kamień napraw. Dziękuję za informację. Dobrze, że jest szybszy. Dobra, weź mu na stukaj. Pięknie. Walczcie o bogowie. O! Ho! Ho! Lela, bracie. Ale was tu jest. Dobra, ja idę, słuchajcie, po
jaja, chociaż nie. Tak, idę robić jaja po szkocku, żeby się móc wyhilkować pięknie. Szybko kamień przestaje spam. Co? W sensie, że się... No, bez git. Nie martwcie się kamieniem. Jakbym teraz przyszedł do bazy i zobaczył znowu Bejtszajdy, to szczerze mamy marchewkę w bazie. Szczerze bym jebla dostał. Bo to jest niemożliwe. Mamy marchewkę w bazie. Niesamowite. Mhm. Okej, okay, nam się kask znowu kończy. Zapasowy, poproszę. Mhm. Ty tu ile mięsa jest? Co on tu robi? Nie wiem. Widzowie, ja nie mam pojęcia, co ono tu robi. Możemy sobie zrobić więcej naprawiaczek. Ty w sumie powinniśmy iść do wyłomu. Bo my wiemy, gdzie jest wyłom. Nie? Nie odwiedziliśmy go, a powinniśmy byli to zrobić już dawno. Okej, tu nam się gotuje więcej. Ale my możemy iść po więcej jajek, żeby było więcej hilka. I ja jestem nawet za tym, żeby to zrobić. Osoba, która się podszywa, niech wysyła. Widzisz, już mnie przeczytałeś, jak książkę. Patyczki ulubione. Nie, no wiadomo, że patyczki to jest najśmieszniejsze. Najśmieszniejsze? Najpożywniejsza żywność w Monsterwie. Okej, ja myślę, że te jaja zostały. Ty, ale on tam strasznie dostał na mordę. Ty, słuchaj. O Jezu, widzieliście kiedyś tę animację? Rare event się właśnie nam trafił. Okej, ja bym chciał to jajo. Albo się dostać na mordę. Dobra, nie dostaniemy już na mordę raczej. Okej, oni tutaj jeszcze walczą, a to on zostanie zmasakrowany i on się zaraz przemieni w lunarnego. Wolałbym nie. Ale musimy nastukać i tak. Musimy mu nastukać, będziemy więc potrzebowali sporo wyposażenia. The tickle a bit. Aha, okej, okay, reakcja na piorun. Dobra. Bałem się przez chwilę, że kolejny Dilclops idzie? Wolałbym nie, zdecydowanie wolałbym nie. Jajo jeszcze ciepłe, bez kitu. Iść na bagna, dawno cię tam nie było. Tak, skąd Dilclops z Winterfist? Jest odpalany Winterfist. Okej. Okay. My teraz to ugotujemy i będziemy mieli masę żyćka, ja myślę. No tak, to nawet nie ma co myśleć. To jest, to wiem. Jestem z miasta, to widać, słychać i czuć. Miód by się przydał, byśmy jeszcze sobie zrobili pod psychę. Chłopaki, czy nie chcielibyście mi trochę miodu kopsnąć? Ja wiem, że wy jesteście dosyć niechętnie dzielicie się to, co tam macie, ale... Tu już coś na pewno ma po kieszeniach, O, właśnie, dobra, dajcie mi tak z 4 sztuki. To jest moje marzenie. Jaka jest szansa na miód z pszczoły? Mała dosyć chyba. Możecie nie? O, ugin. Dobra, to była druga sztuka, I guess, na moją matematykę, więc dobrze idzie póki co, bo mamy 2 ule. Walking cane, wielki król ścian. To, że one się jeszcze nie zniszczyły, to jest też cud nad Wisłą. One powinny definitywnie dostawać od tych cholernych kamieni. Przecież one by wtedy nie przeżyły sekundy dłużej. No i po kasku. Dobra, muszę szybko wytworzyć kolejny. Ja nie mam drewna. Ja notorycznie nie mam drewna, widzowie. To widzicie? Tak samo jak te chłopy nie chcą dopić w ogóle miodu. No, teraz muszę częściej narzekać. Dajcie jeszcze jedną sztukę, i gówno. Oczywiście, że tak. Bywa i tak, widzowie. Dobra. Coś tam ugotujemy. Nie, musimy sobie swoje ule postawić, bo ule to jest naprawdę game changer. Dobra, my tego nie musimy nosić. Kamień fajnie by było uszyć, tak jak dużo z was ludzi sugerowało. Jesteście ludźmi, prawda? Bo jeżeli nie, to powiedziałem właśnie straszną głupotę. Ja nie miałem przyboru do szycia. Nie stać mnie jednak, jak się okazuje. Cringe. Musiałem wszystko władować w płaszcz. No to nie będzie. No dobra, zaraz się i tak skończy. Ta pora roku zafajdana. Co my chcemy? Tę psychę wziąć? Naprawić sobie może... mamy jeszcze blask, dobra. Naprawić sobie jeszcze... A, husky jeszcze. Dawaj husky. Wrzuciliśmy je do skrzynki na pewno. Nie ma? Co? Gdzie są husky? Gdzie są bright shade husk? Jestem ślepy bądź niewidomy. Nie, żeby to było zbyt duży wybór. Ty no widzowie, pomóżcie. Bo ja nie widzę, gdzie to jest. Dobra, psycha. Bright shade husk. No wyzbierałem to z pola.
naszego, więc powinno to tu być. W Chesterze. Aha, w Chesterze? Ja do Chestera coś chcę? O, bez kitu. Ty, ile my tu łosi mamy? Ja w ogóle zapomniałem o Chesterze. Dzięki, dzięki widzowie. Jesteście bardzo pomocni. Dobra. Więcej naprawiaczek. A, nie ma co już. My wszystkie narzędzia, które chcieliśmy zrobić, zrobiliśmy. W sumie wszystko, co wartościowe, wykonaliśmy już, więc nie ma sensu chyba się celtolić. Dobra, więc plan jest teraz następujący. Idziemy teraz do lasu, kopiemy drewno. Musimy iść do wyłomu też. Nie, on tam może zaraz wstać. Robimy sobie z trzy kaski i potem nastukujemy mu po staropolsku. W sensie Lunaremu Dilklopsowi dla beki. For memes tak zwane. W sumie jakbyśmy się w miarę postarali, to byłaby szansa na szympansa. I na to, że będziemy Makumba mogli... Makumba przeturlał 1 złotego. Dzięki Makumba. Co takiego ma kobieta, czego nigdy nie będzie miał żaden mężczyzna? O, przecież czuję, że będzie bez bek. U okulisty, jaką literę pokazuje? A gdzie pan jest? Co? Nie zrozumiałem tego strumienia świadomości. Sorry. Uspokoiłeś się? Nie. Uspokój się. Uspokój się. Uspokój się. Uspokój się. Uspokój się. Uspokoił się. Nie pogadziłbym małym pożarem lasu. To jest duszy zmasakrowanego. Może być dawno gdzieś za Afryko jeszcze? Nie ma. Dobra, zróbmy sobie jeszcze z 2 kaski, bo możemy. Tak jak mówiłem, na walkę chcę mieć jak najwięcej, bo chcę móc w miarę swobodnie jednak biegać, nie? Podczas walki z tak dużym przeciwnikiem muszę mieć dużą swobodę ruchu. Nie mogę się bawić jeszcze w dodatkowe kajtowanie tego, bo jak mnie raz w ogóle strzeli Lunaudy Dewclops, no to jest po mnie tak naprawdę, nie? On jest przewalonym Pokemonem. On mi wywali bułę, ja tylko się popłaczę. To będzie jedyne, co się... Wszystkie 2 zdarzenia, które nastąpią jeden po drugim. Więc daj mi proszę... O, już możemy schować. O! Mamma mia, to musi być jakiś mechaniczny wesoły. Dziękuję serdecznie, wesoły mechaniczny. Bardzo to miłe z twojej strony. Dobra, to chyba nawet nam styknie. Kaski u Diego dają 70% pancerza? Coś takiego, no. Chyba tak, dobra. Mamy dużo kasków, mamy Bejtrade'owy armor. Idziemy nastukać Lunarnemu Dewclopsowi. O ile faktycznie będzie. Ja myślę, że będzie. Dlaczego miałoby go nie być? Wyłom jest otwarty, jak już doskonale się z mapy wynika. Aha. Halo? Gdzie jest mój Dewclops? Miał być Dewclops. Żałosne trochę. Aha. Czyli on go zwalił, ale się nie przemienił? Muszę iść po blask. Byłeś na myśli. No żałosne. Dobra, wywalę mi z tymi kaskami, bo jednak ich nie potrzebuję. Zmieniam zdanie. Dobra, musimy się tych podtypów pozbyć. Dobra, zajmijmy się pożyteczniejszymi rzeczami, bo póki co to ja się tak zawiodłem na tym typie, że jak tylko się dało. Ciało się zdespawnowało. Weź, nic nie mów. W sensie mów, ale załamka. Załamka absolutna. Dobra, podeszli do nas. Ale nie no, ciało się zdespawnuje? Słucham. No tak, jeszcze chwilkę. Tak, nie wiem, dajcie mi jeszcze tak do 20. Jeszcze z 20 minut. Myślę, że tak by było git. Wtedy byśmy skończyli zimę i byśmy od nowej pory roku zaczęli. By było fajnie chyba taki z miejsce na finito. Dobra. Dobra. Czy wy moglibyście już umrzeć? Nie jestem w cieniu drzewa. Widzą mnie, nie sięgają. Okej, są debilami. Mogę ich strasznie ostrzelałem w tym momencie. Pięknie. Nie podchodzi jeszcze. A ich jeszcze 2 jest. Ja myślałem, że już 1. Chyba 1 został. I po Bytrade'ach. Nie, szczerze mówiąc, my tak tracimy więcej tych Bytrade'ów, ale my dostajemy ich tyle, że to się absolutnie opyla, nie?
Twoja rola, że tu Bina Trochlika Puma na tym live się potwierdziła, co? Jak to? Może, kto wie, może przyjdzie jeszcze jeden. Oby. Przyszedł jeszcze jeden. Glomer jeszcze żyje, ale z jakiegoś powodu nie widzę tutaj u niego żadnego dropu. Żałosny gościu. My teraz mamy schemat na dźwig, więc fajnie by było, żeby zacząć tutaj się rozwijać pod względem dźwigu. Czyli idziemy na tu, idziemy tu. Myślicie, że musimy tu... Ja bym tu chyba się nie bawił w żadną ochronę. My tu weźmiemy sobie trawiastą, no w sumie możemy wziąć drewnianą łódkę i to będzie wszystko, co my będziemy brali, bo my więcej nie, po prostu nie potrzebujemy, ale jeszcze nim pójdziemy chyba do wyłomu, bo wyłom... Nie, najpierw drzewo. Drzewo jest absolutnym priorytetem. Idziemy robić drzewo, widzowie. Dobra, więc żarcie mamy, dużo heala, bardzo dobrze. Ciekawe, co będzie w lesie, super umbrella, bo jak będziesz miał umbrella, to cienista pasolka będziesz mógł biegać z plecakiem. Co? Jak będę miał... Ale nie mogę, oka zjedli, bazytoperze. Nie ma nic, wszystko zabrali, zjedli. Polaki najgorsze. Dobra, więc... Więc. Dead kamień termiczny, nothing new. Więc musimy uderzać do... lasu na murzynowego. Nie no, ale myślałem, że przyjdzie przynajmniej z trzech. Że to takie minimum będzie, jeżeli chodzi o ilość duklopsów. Mało kasków. Potrzebujemy... Dobra, idziemy jeszcze trochę drewna, weźmiemy po drodze. Ty, siema. On ma 114 punktów życia. Jezu, grałem Valorant podczas sklacza, teraz i pająk 40... Co? O mój Boże. 40 cm pająk? Chłopie, gdzie ty żyjesz? W Australii? Przecież to jest przesada jakaś. Pająki nie powinny być tak wielkie. Jakby... Jestem całkiem przekonany, że gdybyś dobrze przewrotował polską konstytucję, to znalazłbyś tam prawo właśnie stwierdzające, że jeżeli masz 40 cm pająka w domu, to przestajesz się ambasadą Australii z automatu. No to jest przesada. Dobra, to uderzamy chyba stąd. No, lepiej mieć najbliżej, jak się da. A to mi stracimy ochronę przeciwpiorunową, jak będziemy to wieźli. Najgorzej. No dobra. Aha, weźmiemy jeszcze sobie białe drewno. Jeszcze jesteśmy w okolicach bazy. Jakiś downstairowy pająk. Z tym się za depresja moment. No słuchaj, no tak to czasami bywa, że plany są jakieś, a oktagon weryfikuje. Oktagon zwany życiem, nie? No przykro mi, jeżeli ktoś czuje się tutaj zawiedziony ilością duklopsów na metr kwadratowy. Ale no tutaj zostałem oszukany jawnie przez Wiki. Która, znaczy może nie przez Wiki, przez ustawienie świata. Nie, w sumie przez Wiki, bo Wiki twierdziła, że jak ustawię duklopsów na tą, to przyjdzie mi ich wciul. A przynajmniej zwiększy się ilość na zimę. Zwiększenie się ilości na zimę z jeden insynuuje co najmniej dwa. Może gdybyśmy od razu go zabili, może to by coś dało. Ale mieliśmy taką sytuację. Widzieliście po prostu, jak ja miałem problemy, żeby przeżyć, nie? Gdzie ta postać chowa itemki w dupie? No aktualnie... No ale gdzie Steve trzyma w Minecrafcie przedmioty? No to nie ma sensu. Nowa jedna litera T mogłaby wszystko zmienić. Co? Jaka litera T? Jesse, o czym ty do mnie mówisz? Ty się ślizgasz. O, kotek. Chodź, kotku, będziesz ze mną podążał. Musimy uważać na ten lód. Mogę być urbiną, jeżeli cię to satysfakcjonuje. Ale nie wiem, co to zmienia. Ja mam wrażenie, że my nabraliśmy kasków, jak myśliśmy. A tutaj jest trochę bieda. Taka odrobina mocna bieda. Tu w sumie moglibyśmy pokopać trochę drzew. To by było, myślę, że w miarę wydajne. Musielibyśmy się jeszcze ogrzać. Oj, bishopy. Bishopów nie możemy się ładować. Bo jak oni nam powywalają lepy, to się naprawdę skończy. No tu jeszcze jest taki las, co on tu robi? O, tu walczą. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Jestem zawsze entuzjastą walki z mechanicznymi, bo to zawsze powoduje... Dobra. O, ale fuks. Tylko tak mi było zimno. Co tam, kicia? Jak się bawisz? Ty, bo tu dobra się pali. Dobra. Uratujmy następny, bo tutaj widzę, że jest grubo dosyć. Strasznie gęsto. To bym chyba chciał. Tak, miód chcę. Ale chyba slotów na to nie będę miał. Słabo, słabo. My mamy w ogóle piorunochron? Nie no, bez piorunochronu ja się w morze nie pcham. To musimy się cofnąć po golda. No nie, daj sobie w cringe.
Dice of Cringe autentycznie w tym momencie. No tak, no musimy. A nie, my w bazie też nic nie mamy. No, no dogrzejmy się chociaż w takim razie. Ale tylko on przeżył, nie? No. Tylko on. Ostatni sprawiedliwy, ostatni stojący. Last man standing. Użytkowniku chodzi o tumenem. Aha. Chodzi o te. To te. Okej, okay. Nie wymyśliłem tego. Czy teraz w każdym roku... wydaje mi się, że nie. Bo kiedyś to faktycznie to tak działało, że gdy ustawiłeś czegoś na tons, to pojawiały się te moby niezależnie od warunków, ale w... I jak w singlu odpalisz, to ci się będzie respił każdy boss chyba podczas każdej pory roku wielokrotnie. Nie testowałem tego, ale wydaje mi się, że tak to działało, jak oglądałem jakąś serię. No też to było lata temu, ale w Together był taki update, w którym to zmienili i sprawili właśnie, że gdy ustawisz wszystko na tons, to niekoniecznie jest, jest tego dużo, ale tylko w ramach miejsca, gdzie to powinno występować, nie? Nie zwiększa to wpływu występowania danego zjawiska na metr kwadratowy. I mniej więcej tak to działa. Boże, ktoś coś robi pysznego, bo tak czuję zapach i nie mogę. Taki popcorn, a taki dobry. Żałosne. Dice of Cringe. Chyba nie powinienem tego nosić ze sobą. Nie mamy na to slotów absolutnie. Więc trzeba to również wyrzucić. Co znaczy I'm getting peckish? A że głód. Tak, to był głód. Ok. Destruktory Wagstaffa rozpią się na złomowisku, a teraz tak. Dobra, wywalaj to. Nie, naprawdę tak popcornem daje. Że ja nie wiem czy ja wytrzymię. Ty, i mamy więcej. Dobra, mieliśmy jeszcze jeden miód. Lux bardzo. Bo w ogóle śnieg wszędzie? Że teraz tak ten śnieg się stopiał? Nie wydawało mi się, że jest wszędzie śnieg, ale okej. Okej, ja chcę piorunochron. Mało tego golda. Musimy iść jeszcze tam. Dobra, tu niech się skończy gotować. Ja miałem naprawiaczki zostawić w bazie. I idziemy tam do chłopaków. I don't żul, co? Jak się dostaniesz trochę, podziel się czymś smacznym. Ja też bym chciał, widzowie. Nie, najprawdopodobniej nie będę szedł po ten popcorn. Bo to pewnie jakiś random. Nie, nie znam wszystkich w akademiku, nie ma tak dobrze. Ja nawet nie wiem, szczerze mówiąc, kto mieszka pokój obok. Nie, akurat pokój obok znam, bo gościu ma tak głęboki głos, że to po prostu słychać przez ścianę, jak on mówi. Więc no, jestem zazdrosny. Absolutnie. Ale chyba każdy chłopiec przechodzący mutację liczył na to, no, dostanę fajny głęboki głos, nie? He. Nie. Okazuje się, że nie. Weźmy sobie to żarcie na psychę i lecimy na morze. Będziemy teraz mieli wiosnę, ale wiosna niczego nie zmienia, bo... No, deszczu nie będzie... Nie wiem, czy w ogóle deszcz żab może nam się w takich warunkach zespić. Nie wydaje mi się, szczerze mówiąc. Okej, ja bym chciał to schować na później, bo my dwóch nie potrzebujemy. Ale w ogóle to dosyć daje fajnie. Jak z tym Duclopsem? No żałośnie. Generator świata zawiódł. Spodziewaliśmy się dwóch, trzech. Przyszedł jeden. I w ogóle wywalił się na drzewcu. Więc można powiedzieć, że nie był najostrzejszym narzędziem w Bożej Szopie. W sumie w Szopie Charlie. Bo tu Charlie jest jednak szefem tego całego Bożego Syfu. Mówiłem? Co mówiłeś? Oj, ziołka się stopiły. Ale nie, teraz jeszcze... O! No proszę, to jest niespodziewane. A Kicia za nami już nie podąża. Dlaczego już za nami nie podąża Kicia? Widzowie, o co chodzi? Mówiłem, że jeden. A to nie wydaje mi się. Masz kamienia. No, załatwione. Taki popcorn, o Jezu. Nie mogę, bo mam teraz też sobie smaka. Jakby po co, aby był lunarny? Nie, właśnie wywalił się na drzewcu i zdespawnował się, nim się zdążył przemienić, więc był żałosny i w ogóle nie fajny typ. 2 na 10 nie przyzywałbym takiego drzewca po raz drugi. My musimy się ogrzać. Ja chyba sobie zrobię tutaj na szybkości i spróbuję, chociaż jakiś piorun powinien uderzyć lada moment. Dobra. Chyba pierwszy raz w tej serii robimy coś takiego. A ja mam łódź? Ja nie mam łodzi. Czy wyjdź może z tego. Uderzył przed chwilą piorun, czy nie? Okej.
No bo poczekamy chwilę po prostu. Aż uderzył kolejny piorun. O, uderzył chyba? No tak. Ty kupo. Nie pozwalają. Dobra, czekam na kolejny piorun. Zobaczcie, rzadko tu stoi, nie musiałem wykajtować ani jednego kamienia. A, dobra, jednak nie. Piorun? Halo? No, jest i piorun. Dobra, speedrun piorun ochronu. Dzięki za 11 miesięcy, Galtal. I pozdrawiam bardzo cieplutko twoje zdóweczko. Undertale słyszałem, nie grałem. Więc niezbyt chyba satysfakcjonująca odpowiedź. Co tam, Kicia? Jak ci się podoba? Dobra, zaraz słuchajcie, wpłyniemy w strefę, w której pierwszy raz od 36 dni nie będziemy musieli kajtować tych zafajdanych kamieni. Boże, kocham las na Morzu Nowy. Jezu, lasie na Morzu Nowy. Jesteś wspaniałym miejscem dla wspaniałych ludzi. Oto przybywam, twój syn. Dobra, uderzamy. Czy ja mam... Ja nie mam kamienia na dźwig. Beka. Beka. Czyli ja teraz muszę co? Tu są skały? Gdzie są jakieś skały? Tu są skały? Tu jest skała. Jedna, druga, bo jedna to jest trochę mało. A no tak, zawsze możemy stąd wykopać. Ile daje kamień rozkopane zapadlisko? Pora to sprawdzić. Cave Entrance DST. Dobra. Zobaczymy, ile daje kamienia. Mi się wydaje... Aha, super. Jest wpisany po prostu resources. Ale nie ile dopi. Może tu... Flint Rocks? Nie. Ty na morzu w ogóle ich się nie da zbierać. Są tragiczne w tym, to co robią. 3. Chociaż ja też... Chociaż możemy spróbować faktycznie, może ty na morzu. Na morzu skały. No ale one właśnie wszystkie spadają. No jakby je złapać, to jest naprawdę hardcore, widzowie. Wiecie o tym, czy nie? W sumie ta łódka i tak jest do wywalenia. Dobra, musimy się w miarę rozpędzić, ale tak rozsądnie. Aha, dobra, to się rozsądnie rozpędziłem. Ty! Kurde! Uspokójcie się tam! Strasznie nawalają, jak w 39. Jest jeden kamień, drugi. Ile potrzebujemy na dźwig? Dźwig? Jeden, nie? Ta resztę mam. Apogeum jest tego pierdzielonego skurczysyńskiego deszczu. Dobra, oba, mamy wszystko, co potrzebujemy. Spływamy stąd. To z powrotem po w cień. Dzisiaj wtorek? A. Czekam z wielką niecierpliwością na czwartek, bo wtedy wychodzi finał niezwyciężonego. Jestem ciekawy, jak się skończy. Okej, ja bym chyba od razu chciał wziąć figowce i liczył, że to nam starczy. To ile one nam dropną. Mogliśmy w sumie trochę później się tym zająć, ale w sumie mamy jeszcze patyki. O fuck, ile ich się tam rzuciło na nas. Dobra, nasz całe szczęście nie byli zbyt szybcy i lotni. Dobra, weźmy tutaj wytwórz. Okej. Czy ja teraz wypłynąłem? Wypływam. Nie chcę wypływać. Dawaj mi z powrotem.
A gdzie my mamy w ogóle transport teoretycznie? No najlepiej by było tak tu przerzucić. I tutaj no już stąd no jakoś sobie to przeniesiemy ręcznie, nie? Tak chwilę to zajmie, ale no w końcu się... Aha, ale wtedy będziemy wystawieni na pioruny. No ale nikt nie jest idealny. A też musimy fig nazbierać. I to tak więcej niż mniej. Jeżeli chcemy na lato mieć to drzewo dziadowskie. Fak, ciemno się robi, zimno. Niedobrze. Bardzo niedobrze. Myślicie, że dożyjemy rana? No nie wiem, dużo rzeczy się psuje. A ja muszę tutaj jeszcze sporo roboty zrobić. W postaci fig przede wszystkim. No, mam w sumie masę heala w postaci... No, przytankujemy chyba ten chłód. Chyba daj to wszystko. Wszystko się może przydać. I figi zbieramy. Cholerne figi. To się przez chwilę ładnie nawet zrobiło. Ty deszcz normalny. No i po deszczu. Nie, nic nie jest w stanie pokonać cholernego księżycowego gradu. To jest najgorszy drań. Ile fig? 10. 10 to jest takie chyba minimum, mi się wydaje. Nie, 8 jest minimum. Za czwartym smarowaniem. Ty, pokazuję ręcza, ale fajny mod. 10 na 10, kocham cię w modzie. Pij ze mną kompot. Okay. Ale jakbyśmy 10 fik ogarnęli, żeby się nie zagrywali chłopaki. No i się zagrywali chłopaki. Jasne. Aha. Trochę można by jeszcze naprawić. Jeszcze patyczek też przedłuży naszą agonię. Tak samo jak ta figa. Dużo się ich zrespi. Ile tu? Okej. Okay. Musimy obracać się. Zasuwaj. Goni nas. A, bo my mamy mięso jak debile na łodzi. Niezbyt mądrze. Mięso przyciąga przecież pająki. Dobra, weźmy jeszcze sobie tę tu figę. Lucky boy. Spieprzamy stąd. Dobra, dobrze by było w nic już więcej nie uderzyć. Przynajmniej nie na tyle, żeby... Okej, pochowały się super, ale pięknie. Dobrze, że tego więcej dozbierałem. Jasne, dawaj. Poprawmy trochę tę łódkę. A, my w tamtym kierunku płyniemy. Ja źle w ogóle nas kieruję. Tu. Ułóżmy jeszcze trochę. Łodzi. 6 stopni. Trochę mało, widzowie. My musimy jeszcze wynieść te dwa typy, nie? To my chcemy najlepiej tak tu wpłynąć. Żeby mieć... W sumie tu po ścieżce byłoby w miarę szybko to przenieść. Chociaż... Nie, zdecydowanie bardziej by się opłacało tu wpłynąć. Ale tu chyba nie wpłyniemy. Dobra. Byleby tam dopłynąć. Na tym, co my tutaj mamy i będzie pięknie. Speedrun bazy, że na przykład droga już dnia 15 farmy świń. Zawsze, znaczy wiesz, jakby speedrunujesz to, na co masz ochotę. To, co ci sprawia największą przyjemność. Ja zazwyczaj speedrunuję jednak ruiny, bo ruiny dobrze jest speedrunować jesienią, bo potem zimą i wiosną trochę cienko jest to robić, nie? Ale jeżeli na przykład nie interesują cię ruiny, nie sprawia ci to przyjemności, tylko właśnie wolisz robić bazę, to czemu by nie robić bazy, nie? Żaby? Żaby w nocy będziemy... Wieczorem i w nocy będziemy działać i to będzie rozwiązanie tego problemu żabiego. Zapasowy kask by się przydał. Tu już możemy dropnąć, to możemy wytworzyć, bo już brak zapasowego kasku już nas dojechał kilka razy, nie? I to dosyć
Oktagon mocno zweryfikował to, co się tam działo. To przecież była absolutna masakra. A jeżeli mówisz o deszczu żab, to nie spodziewam się żadnego. Bo co? No zobaczcie, co tu się dzieje. No przecież deszcz grad lunarny tutaj jest absolutnym dominatorem. Dominator. Nie ma absolutnie takiego słowa. Nadużywam słowa absolutnie. Absolutnie. He. Mogę w sumie go zdjąć. To też mi trochę przyspieszy robotę. Dobra. Nie, bo mi teraz tylko zależy na tym, żeby to było na lądzie. Nie? A potem ta łódka może już zatopić. Teraz już ta łódka może się zatopić. Dobra. Skorzystam jeszcze sobie z chilka, bo za darmo. Ja się zastanawiam, czy nam to nie zgnije, ale będę dobrej myśli. Czy my nie chcemy tego wynieść maksymalnie daleko, korzystając z tego, że mamy piorun ochronny? No, możemy w sumie. Ale to strasznie dużo kasków nam na to zejdzie, bo my teraz nie możemy, tracimy możliwość w ogóle kajtowania tych, nie? No jakby teraz kajtowanie tego nie ma sensu. Absolutnie. Jest tylko, no póki co mamy fuksa. Żaden nas nie trafił, odkąd nosimy, trafił nas. Jak się nosi ciężki obiekt, to powinna być głowa bezpieczna. Hot take. Albo nie. To byłoby bardzo w sumie sytuacyjne. Ty naprawdę, my mamy jakiś teraz boski lag. Gra jest po prostu zbudowana, żeby nosić ciężkie obiekty. No do nocy będę chyba niósł, no bo dalej to nie ma sensu w nocy się z tym celtolić. Chociaż no to powinien być mój, jak mówiłem, absolutny priorytet. I po kasku. Na jednym kasku przenieśliśmy tyle. Musimy przenieść... kurde. Wiecie co zrobimy? Przerzucimy tu i potem sobie zrobimy jeszcze łódkę z tutaj, jedną trawiastą. I tak musimy tutaj postawić łódkę, żeby to w ogóle zrzucić, więc a skrócimy sobie naprawdę dużo trasy. Dlaczego cały czas mi pada ten taki ustawienia świata, byczku? Dobra, weźmy sobie płaszcz przeciwdeszczowy i chodźmy do bazy. Chociaż w sumie po co? Po co, widzowie? Dobra, ja myślę, słuchajcie, biorąc pod uwagę, że jest wiosna, żeby schować figi, to jest definitywnie dobry pomysł. Ja myślę, że biorąc pod uwagę, że jest wiosna i że teraz już jesteśmy trochę w następnym etapie, skończyliśmy etap zimowy, to możemy zakończyć tego streamika i myślę, że pomimo braku duklopsów wyszło całkiem w porządku. Co prawda ten rollback, no cóż mogę rzec, jestem żałosnym graczem Don't Starve'a. Fajnie by było, jakbyśmy zestartowali i zaczęli od nowa, ale to wtedy chyba by już nikomu się nie chciało tego oglądać. Jakbym cały czas umierał i byśmy robili ten początkowy etap, pierwsze 20 dni, no to ile można. Tak więc życzę wam wszystkim miłego wieczorku. Ja idę robić w sumie sprawozdanie, no to muszę zacząć robić. Dobra, trzymajcie się i cześć. Halo, co to za pszczółka? Ty łajzo głupia, wypadź stąd. A mnie zabiłaś.